Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium w poniedziałek 17 sierpnia roku pańskiego 2020. Po króciutkiej, zaledwie dwutygodniowej przerwie powracamy z audycją Świat oczami duszy, audycją świadomości w całości na żywo. Przerwa była spowodowana nagłym, znaczy może nie takim nagłym, ale dosyć kłopotliwym terminowo rozmnożeniem się suczki pana Sławka Bączkowskiego. Mam nadzieję, że suczka nam dzisiaj oraz szczeniaczki oczywiście również nie będą nam dzisiaj zanadto zagłuszać audycji, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami oczywiście już pan Sławek Bączkowski, gospodarz audycji. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, po krótkiej przerwie bardzo, bardzo serdecznie. Przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sankiewelios. Będę tutaj przekazywał panu Sławkowi tradycyjnie komentarze z czatów, Skype'ów i różnych innych mediów, które uruchomiło sobie Radio Paranormalium. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że trzeba kontakty z odbiorcami trzymać na wszystkich frontach, trzeba za nimi podążać, także tych kontaktów mamy troszeczkę, ale myślę, że dzisiaj jak najbardziej Państwo przynajmniej z części tych kontaktów skorzystacie. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na GG pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Można nas także spotkać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Widzę, że tu już ktoś się zameldował. Malwina mówi do nas dobry wieczór, więc mówimy dobry wieczór. Jesteśmy dobry także wieczór. Jak najbardziej, bardzo dobry. Bo z tego, co pamiętam, to dzisiaj zaraz po nas jeszcze wchodzi na antenę Jubi, więc będzie wieczór podwójnie dobry. O ile Jubi mu coś nie przeszkodzi. Mamy nadzieję, że nie przeszkodzi. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. I zameldował się również pan Kazimierz, po rosyjsku napisał priwiet, także my też priwiet. I oddaję głos panu Sławkowi. Także panie Sławku, przechodzimy do audycji. Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam się tak was. Troszkę się zawiesiłem na myśl o tym, o czymś takim specjalnym, co pan Sławek dla naszych słuchaczy przygotowuje. A to za chwileczkę przejdziemy, tak? Dziękuję za, że tak powiem, podkręcenie atmosfery. Zaraz, kochani, o tym powiem. Na początku oczywiście podziękowania za cierpliwość i przeprosiny za poprzedni poniedziałek, ale tak jak tam w ostatniej chwili panu Markowi powiedziałem, moje szczęścia zainstalowałem w tym pomieszczeniu, z którego zazwyczaj do was nadaję, więc powiem wam szczerze, miałbym problem, żeby skupić się na audycji przy dziewięciu szczeniaczkach, które, no, kto miał, to wie. Czy to było zaskakujące wydarzenie? Coś wam zaraz powiem. Jak pamiętacie, ci, którzy słuchają audycji, mam dwie córki, które są obydwie z 8 sierpnia. Więc nie wiem, dlaczego zaskoczyło mnie to, że 8 szczeniaczków przyszło na świat 8 sierpnia, a 9 przyszedł 9 sierpnia, więc zaraz po północy. Więc w zasadzie, patrząc na pewne prawidłowości w moim życiu, no przecież mogłem doskonale się spodziewać, że tak właśnie te szczeniaczki się na świecie pojawią 8
sierpnia, więc w tej chwili mam już 10 osób, członków rodziny do świętowania w dniu 8 sierpnia. Powiem wam tak jeszcze, bo jestem podekscytowany, jestem zachwycony, tam podesłałem zdjęcie, nawet tam zamiast audycji na mojej stronie jest ostatnie takie zdjęcie, bodajże z wczoraj, właśnie Suni z 9 szczeniaczkami podczas karmienia, więc jak chcecie popodziwiać, popatrzeć, jak wygląda miłość bezwarunkowa, to was serdecznie do tego zapraszam. To tak gwoli wyjaśnienia, dlaczego poprzedniej audycji nie było. Natomiast z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. Miałem troszeczkę więcej czasu do zastanowienia się i do podjęcia pewnych decyzji, ponieważ tak jak w ostatniej audycji wspominałem wam, że miałem możliwość zapoznania się z materiałami zawartymi na 13 godzin wykładu pewnego uznanego człowieka, zwłaszcza w biznesie, z bardzo ciekawą, poukładaną wiedzą. I też mówiłem wam, że być może będę miał możliwość udostępniania wam tego materiału, ponieważ nie ja jestem właścicielem, więc nie mogę dysponować samodzielnie tymi materiałami. Cały czas nad tym pracuję i być może już w następnej audycji będzie taka możliwość. Natomiast gdyby ktoś chciał, to odzywajcie się do mnie, ale zupełnie jakby prywatnie, albo na mojego maila, którego sobie możecie, nie wiem, zapisać, tak? Mail jest dość prosty, bo to jest slawek737@gmail.com, ewentualnie poprzez Facebooka, poprzez radio, dowolnie, jak sobie, że tak powiem, życzycie. Natomiast co w związku z tą wiedzą? Może nie tyle, kochani, że ta wiedza mnie osobiście jakoś tam mocno zaskoczyła, czy zrobiła jakąś rewolucję w moim życiu. Raczej stała się takiego rodzaju katalizatorem do tego, żebym pewne projekty, które chodziły mi po głowie, zaczął wcielać po prostu w życie, tak? Ponieważ tak jak wiecie, jak opowiadałem wam przeróżne historie z mojego życia, ja zazwyczaj wymyślałem projekty, które były przynajmniej kilka lat przed czasem. Zresztą książkę też napisałem zacząłem pisać 22 czy tam 24 lata już temu. Tak, 24 lata temu. Więc ona też była dużo, dużo przed czasem, przed zainteresowaniem w ogóle tą tematyką w Polsce i tak dalej. Więc z pewnymi projektami, które przychodziły mi do głowy, tym razem postanowiłem poczekać na odpowiedni moment, nie wyrywać się już przed tłum. No i właśnie nadszedł ten moment, żeby jeden z tych projektów uruchomić. Tak jak wam mówiłem, będę potrzebował waszej pomocy. Sam tego nie jestem w stanie zrobić, ale o szczegółach będę was informował na bieżąco. Natomiast gdyby ktoś był chętny, to też piszcie do mnie, będziemy tutaj sobie to jakoś wymyślali. Natomiast w związku z tym w dniu dzisiejszym postanowiłem rozpocząć taki podcykl, cykl audycji o nowym podtytule, tak? Ja oczywiście w związku ze swoim gadulstwem nie potrafię nadać krótkiego tytułu, więc nadałem długi tytuł, tak samo jak książce. Ten cykl audycji będzie się nazywał Obsługa podświadomości dla początkujących, czyli jak świadomie transformować i skłonić naszą podświadomość do realizacji naszych marzeń, naszych celów. I tą tematyką od dnia dzisiejszego przez najbliższych, mam nadzieję, kilka audycji będziemy się, kochani, zajmować. Ponieważ ja też mam pewne, że tak powiem, jeszcze niedociągnięcia w tej dziedzinie,
dlatego będziemy się uczyć wzajemnie, będziemy się uczyć wspólnie. I ja też mam nadzieję przy tej okazji trochę z tego, co mówię i z tego, co wy będziecie z pewnością mówili, skorzystać. Kochani, jak to jest z wiedzą? Ja napisałem na końcu swojej książki, nawet jeżeli uważasz to, co przeczytałeś za głupie, nieużyteczne, bądź bezsensowne, nie wyrzucaj mojej książki do kosza, ponieważ ona jest o wszystkich i dla wszystkich, ale nie dla każdego w tym momencie. Być może przyjdzie moment, że ta wiedza, którą ja w tej wiedzy, w tej książce swojej zawarłem, że ta wiedza będzie ci do czegoś potrzebna. I z wiedzą właśnie jest tak, że ona przychodzi do nas nieraz kilkanaście razy, pewna informacja przychodzi do nas kilkanaście razy w życiu, a my ją ignorujemy. My ją odrzucamy, my nie uwagi. Aż przyjdzie ten moment, właściwy moment w naszym życiu, kiedy ta wiedza wpadnie jak puzelek w odpowiednie miejsce i będzie pasować do całości, którą w danym momencie swojego życia tworzymy. Więc mówię wam o tym, dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat dzisiaj, dlaczego akurat w tym momencie ten projekt postanowiłem dopiero wcielić w życie. Ponieważ widzę bardzo duże zapotrzebowanie i zainteresowanie coraz większe tego typu wiedzą i myślę, że to jest też właściwy moment, żeby tą wiedzę móc ludziom w bezpieczny sposób w pewnym sensie przekazać. Kochani, o czym będzie? Ogólnie rzecz biorąc, o czym będzie ten cykl audycji? Niektórzy to nazywają prawem przyciągania. Ja spotykam się z takimi propozycjami, żeby nauczyć ludzi stosowania prawa przyciągania. Ja was nie będę uczył prawa przyciągania. Wiecie dlaczego? Ponieważ prawo, tak jak prawa matematyczne, prawa fizyczne, ono po prostu istnieje. Jest coś takiego jak na przykład tak zwany ruch odśrodkowy, czyli siła odśrodkowa, tak? Prawo siły odśrodkowej. I czy ktoś to prawo zna, czy go nie zna, to jak będzie się kręcił na karuzeli zbyt szybko i nie przytrzyma się odpowiednio mocno, to go wywali w krzaki. Więc prawo ma to do siebie, że obowiązuje każdego bez względu, czy ma o nim pojęcie, czy nie. Dlatego my nie będziemy, kochani, uczyli się prawa przyciągania, tylko my postaramy się nauczyć, jak świadomie to prawo wykorzystać, tak aby przyciągać do naszego życia rzeczy, których pragniemy. I tu pewnie parę osób się skrzywi i powie, no ale jak to świadomie? Przecież ja jestem świadomy, czego pragnę. Przecież każdy człowiek dorosły, normalny, wie, czego pragnie, jest tego świadomy. A i tak najczęściej dostaje coś innego, niż pragnie. Wszyscy jesteśmy świadomi swoich pragnień, a dostajemy coś innego. No i właśnie, kochani, i tu jest pierwsza bardzo ważna informacja. Tu jest bardzo ważna tajemnica, którą właśnie w tej chwili odkrywamy. Zapamiętajcie sobie to, a najlepiej zapiszcie. Jeżeli macie na czym pisać, to zapiszcie sobie. Dlaczego was namawiam do zapisywania? Powiem o tym w następnych audycjach, dlaczego akurat pisanie ma taki sens. Więc jeżeli może, to możecie, to sobie zapiszcie to. Prawo przyciągania nie jest narzędziem świadomości, tylko narzędziem podświadomości. I to jest
bardzo ważna różnica, która powoduje to, że w naszym życiu pojawiają się nie do końca te rzeczy, te sytuacje, których pragniemy. Ponieważ nie do końca zdajemy sobie sprawę, co w tej naszej podświadomości jest. A jeżeli już często zdajemy sobie sprawę, to nie bardzo wiemy, jak to zmienić. O tym też będziemy rozmawiali w następnych właśnie audycjach. Jak zmienić to, co w naszej podświadomości powoduje, że dostajemy, że spotykają nas w życiu rzeczy, których nie to, że nie pragniemy, tylko wręcz ich nie chcemy. Ja ogólnie rzecz biorąc nie lubię tego określenia, nie przypadam za nim, prawo przyciągania. Dla mnie to jest prawo, to jest, że tak powiem, bardziej takie prawo dokonywania właściwych wyborów. Bo spotkałem się już z takim określeniem, że to przyciąganie to działa tak, że nie wiem, stoją w szeregu ludzie przed nami i my przyciągamy z tego szeregu na taki magnes, ciągniemy tą osobę do siebie, bądź sytuację, bądź osobę i ją przyciągamy do siebie. Nie. My po prostu z tego tłumu ludzi stojących w szeregu wybieramy tą, podświadomie wybieramy tą, która nam do czegoś tam według naszej koncepcji będzie pasowała. Ale nie wybieramy znowu innej, z którą byłyby związane na przykład inne doświadczenia, inne przygody. I później się zastanawiamy, dlaczego wybraliśmy tego ciapciaka z tego tłumu, kobiety to często mówią, gdzie ja miałam oczy, że ja tego pierdołę, tą ofiarę losu wybrałam. Tylu fajnych chłopaków było wokół mnie, przystojnych, bogatych, elokwentnych, wesołych. To ja wzięłam tego ciapciaka i się z nim teraz morduję 10 lat. Właśnie. Dlaczego dokonujemy takich wyborów w życiu? I tak właśnie działa to prawo przyciągania, które się nazywa prawem przyciągania, ale tak naprawdę jest prawem naszego wyboru. Kochani, w poprzedniej audycji mówiłem wam o tym, że jednym z warunków tego, by coś w swoim życiu zmieniać, jest to, z jakiego źródła czerpiemy informacje, czyli kogo słuchamy. Czy słuchamy tych osób, które są w stanie do naszego życia wnieść to, czego nam brakuje. Fajnie by było jeszcze, żeby te osoby kiedyś na przykład były w takiej sytuacji jak my i w praktyce pokazały, że potrafią być teraz w tym miejscu, w którym my bardzo byśmy chcieli być. To jest najbardziej rzetelne i najbardziej wiarygodne źródło informacji, ponieważ te osoby potrafią, nie tylko wiedzą, ale potrafią coś zrobić. Jeżeli uczymy się jazdy samochodem, to uczymy się od osoby, która już umie jeździć samochodem. I to najlepiej na jak najwyższym poziomie. Jeżeli trenerem sportowym zostaje ktoś, kto wie, jak powinno się grać w piłkę. Muzyki uczy nas ktoś, kto sam jest dobrym muzykiem. Śpiewu nas uczy ktoś, kto jest śpiewakiem. A matematyki uczy nas ktoś, kto sam tą matematykę ma na bardzo dobrym poziomie. Czyli nie jest tylko teoretykiem, tylko jest również praktykiem. No może w przypadku matematyki to nie do końca się zgadza, bo tu ciężko oddzielić teorię od praktyki, ale posiada przynajmniej jakąś tam sprawdzoną, przetestowaną wiedzę. Więc to jest jeden z warunków. I taki naprawdę ważny, zanim zaczniemy cokolwiek w nas zmieniać, to warto wiedzieć, jakie mogą być skutki tego eksperymentu.
Mam swojego serdecznego kolegę, który w życiu przeszedł bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. I łącznie z alkoholizmem. I ja mówiłem do niego, mówię, słuchaj, chodź ze mną. Chodź ze mną, będziesz ludziom mówił, bo kto jak kto, ale ty po przejściu tego wszystkiego, co w życiu przeszedłeś, stoisz teraz jako czysty człowiek, szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty i możesz powiedzieć tak, byłem na dnie, a teraz jestem tutaj. Mam firmę, pracuję, zarabiam, nie piję, cieszę się życiem, mam świetną partnerkę, dobre relacje z ludźmi, dobre relacje z dziećmi. Czegóż więcej chcecie od życia? Byłem na dnie, teraz jestem tu. Ja jestem dla was wiarygodny. I cały czas, co się spotkamy, namawiam go do tego. I być może kiedyś sam dojdzie do wniosku, że faktycznie taki dowód byłby dla ludzi wartościowy. Byłby przekonywujący, że można. To tyle odnośnie tego pierwszego elementu. Drugim elementem i trzecim, które w zasadzie są ze sobą bardzo mocno powiązane, to żeby coś w życiu zmienić, trzeba być gotowym na zmianę, otwartym na zmianę. My bardzo często, to jest ten moment, który tak naprawdę na samym początku weryfikuje i przesiewa ludzi. Bo często słyszę, że ja bym chciał. Natomiast fajnie by było, gdybym nie musiał nic w życiu zmieniać. Bardzo bym chciał iść do pracy, ale nie bardzo mam ochotę zrezygnować z tej wolności, którą mam teraz. Wstaję, o której chcę, robię, co chcę. W zasadzie to nigdzie mi się jakby w życiu nie śpieszy. Nie mam na sobie presji, ale chciałbym pójść do pracy. I to jest takie... chciałbym coś w życiu zmienić, ale tak naprawdę, żeby to, co mam do tej pory, żeby nie uległo zmianie. Czyli chciałbym iść do pracy, ale do niej nie chodzić. Taki scenariusz byłby dla mnie w tej chwili najprzyjemniejszy. I to jest to, co robi pierwszy odsiew. Chcę, czyli czy jestem gotowy przyjąć nie wiadomo. To jest coś, co najczęściej ludziom przeszkadza. Kochani, jaki jest mechanizm? Mechanizm jest taki, że... drugi warunek, który jakby musi być spełniony, żeby coś w naszym życiu się zadziało, to jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy co a jak. Czyli co, czyli wyznaczenie sobie celu, marzenia, pragnienia, a jak to jest sposób. Jak to zrobić? Jak ten cel osiągnąć? I tutaj należy zachować odpowiednie proporcje. Jak wygląda ten cały mechanizm? Mechanizm wygląda w ten sposób, że wyznaczamy sobie cel. Następnie podejmujemy jakieś działanie. I za jakiś czas przekonujemy się, czy udało nam się ten cel osiągnąć. Robimy sobie podsumowanie. I jeżeli cel został osiągnięty, to nie ma się nad czym zastanawiać. Natomiast jeżeli nie udało się osiągnąć celu, to co zawiodło? Są dwa wyjścia. Albo cel był niewłaściwy, albo działanie było niewłaściwe. Innego rozwiązania nie ma. Innego wytłumaczenia dla tej sytuacji nie ma. Albo coś z tym celem jest nie tak,
Może on jest niemożliwy do zrealizowania. Albo nasz sposób działania gdzieś w którymś momencie zawiódł. I teraz co mamy, jaki mamy wybór? Mamy prosty wybór. Albo zmienić cel, albo zmienić sposób działania. I co najczęściej ludzie robią? Najczęściej ludzie zmieniają cel. A w zasadzie to po co mi nowy samochód? Przecież w sumie ten 7-letni też jeszcze jeździ. Już go znam. Wtryski teraz wymieniłem. Ubezpieczenie zapłaciłem. To w zasadzie mogę się jakoś tam jeszcze przetłuc, tak? Po co mi nowy samochód? Po co mi inna praca? No w sumie tu nie jest źle, już tyle lat. A i w czasy pod gruszą, a i coś tam. A naszym celem była zmiana pracy. Zmiana pracy na lepszą. Ale powysyłaliśmy CV, popytaliśmy znajomych, poczytaliśmy ogłoszenie. No nic się nie trafiło. No więc co? No w sumie ta praca też nie jest zła. No, a ja wiem, poszedłbym do nowej, to też nie wiadomo jak będzie. A może to tylko takie fajne w gadaniu, a później by się okazało, że jest tak samo albo gorzej. I często zamiast zmienić sposób działania, zmieniamy cel. I jak pewnie się domyślacie, jeżeli zmieniliśmy cel, to tego, który wymyśliliśmy sobie przedtem, już nie osiągniemy. Tak jest wygodniej, tak jest prościej, tak jest łatwiej. Zmienić cel zamiast zmienić sposób działania. I to jest właśnie bardzo mocno powiązane z tym, że nie jesteśmy gotowi na zmiany. Czyli nie spełniamy tego poprzedniego warunku. Nie jesteśmy gotowi na zmiany. Wolimy zmienić, zrezygnować z celów. Wolimy zrezygnować z marzeń, niż zmienić swój sposób działania. Dokonać jakichś zmian w swoim postępowaniu, w swoim działaniu. I dlatego z gotowością na zmiany jest związana jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, pokora. Pokora, czyli umiejętność przyznania się do wybrania niewłaściwego sposobu działania. Ponieważ to nie jest błąd. Ludzie często mówią, trzeba umieć przyznawać się do błędów. Wybranie złego sposobu działania nie jest błędem. Jest informacją, że ten sposób działania nie przynosi efektu, którego oczekujemy. Nie jest przyznaniem, to nie był błąd. Ponieważ w ten sposób wyeliminowaliśmy jedną z możliwości. I teraz już wiemy dokładnie, dostaliśmy informację zwrotną, że ten sposób działania nie przynosi oczekiwanych efektów. Często naprawiając coś, szukając usterki, eliminujemy różne inne możliwości, żeby na sam koniec została nam jedna, która jest właściwa. I nie jest błędem eliminowanie różnych możliwości, tylko jest sposobem na poszukiwanie właściwego sposobu działania, dotarcia, rozwiązania. To nie jest przyznanie się do błędu. I też warto o tym pamiętać, że eliminując jeden ze sposobów, zmniejszamy sobie jakby możliwość dokonania po raz kolejny niewłaściwego wyboru. Ten wachlarz możliwości niewłaściwych wyborów nam się, kochani, zawęża. I to jest właśnie to, co też trzeba jakby w swoim sposobie myślenia zmienić. Ponieważ my jako ludzie mamy problem z przyznaniem się do dokonania niewłaściwego wyboru, do podjęcia niewłaściwej decyzji. I to nie chodzi, że wy czy ja. To dotyczy wszystkich ludzi.
Zresztą zwróćcie uwagę w dyskusjach, w rozmowach, w przeróżnych debatach na tematy różne. My jako ludzie mamy wewnętrzne przekonanie, że to, co robimy, jest wynikiem analizy, przemyśleń i jedynego słusznego wyboru, którego mogliśmy dokonać w tym momencie. Z różnych aspektów. I to jest, kochani, domena podświadomości. I tu nie ma z tym, co walczyć. Tak po prostu jest. I trzeba mieć tego świadomość, że my dokonując wyboru w danym momencie, jesteśmy święcie przekonani, że dokonujemy właściwego wyboru. I dopiero po efektach możemy się przekonać, czy to był faktycznie słuszny wybór. To jest też pewnego rodzaju nauka i poznawanie samego siebie. Między innymi też pobudek naszego działania. Kochani, tak jak wam powiedziałem, cel to... A nie, przepraszam jeszcze. Wracając do tej otwartości na zmiany i tej pokory. Warto jest o tym pamiętać i wiedzieć o tym, że jeżeli chcemy dokonać jakichś zmian w życiu, to musimy być gotowi na dokonanie zmian, że coś musi ulec zniszczeniu, dewaluacji, zniknięciu z naszego życia, żeby mogło pojawić się coś nowego. Na tym polega zmiana. Zmiana, czyli zamiana jednego na drugie. I na to musimy być świadomi i tego musimy i na to musimy być gotowi, tak? Nie dostaniemy lepszej pracy, nie rezygnując z poprzedniej. Owszem, można mieć 3 samochody, 4, 5 i kupować coraz lepsze, nie sprzedając, że tak powiem, poprzednich, ale z drugiej strony dwoma na raz się nie da jeździć. Więc musimy dokonać wyboru, czy zamieniamy jazdę tym samochodem na jazdę tym samochodem. Czyli musi rezygnować z jazdy starym samochodem, żeby móc się przejechać nowym, bo dwoma na raz się nie da jechać. Więc te zmiany, żeby były zmianami, muszą wywołać zmianę. Także pamiętajcie o tym. I teraz jest to, co mówiłem. Cel to jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy tym, co, a tym, jak. To jest bardzo ważny aspekt, żeby te proporcje były właściwe. Co to jest cel, marzenie? Jak to jest sposób? Pamiętacie, rozmawialiśmy na ten temat, kiedy tam poruszaliśmy właśnie podświadomościowe wątki. Ja wam o tym samym mówiłem. I teraz być może wytrwali słuchacze, ci, którzy pamiętają tamte audycje, postawią mi zarzut, ponieważ to, co powiem, będzie diametralnie inne od tego, co mówiłem wtedy. Mówiłem wam, że przy poszukiwaniu wiedzy tej duchowej, rozwojowej, ezoterycznej, czy jakkolwiek by ją nazywał, często koncentrujemy się na tym, jak to jest. Czyli zdobywamy wiedzę dla samej wiedzy. Natomiast to jest wiedza, która w żaden sposób nie pokazuje nam, albo której my w żaden sposób, albo w bardzo małym stopniu wykorzystujemy ją do czego? Do tego, jak zmienić swoje życie. Tym razem powiem wam coś zupełnie odwrotnego. W przypadku, kiedy chcemy dokonać zmian w jakiejś tam sferze swojego życia, najważniejsze jest co? Najważniejsze jest skoncentrowanie się na tym, co chcemy osiągnąć, jaki jest cel, jakie jest nasze marzenie. I temu powinniśmy poświęcić
99% naszego czasu, żeby określić, co ja tak naprawdę chcę, co jest moim celem, co jest moim marzeniem. To jest 99% pracy, 99% naszego wysiłku. Pewnie w tej chwili się ze mną nie zgodzicie i pewnie bardzo słusznie, bo na pierwszy rzut oka wygląda to troszeczkę jak, no przecież cały czas tak robię, tak? Przez cały czas myślę o tym, czego chcę. Cały czas o tym myślę. I co? Nie podejmuję żadnych działań, nic, że tak powiem, nie robię, tylko myślę. I nic się nie dzieje. Zaraz wam ten mechanizm wyjaśnię. Ponieważ bardzo często robimy to w niewłaściwej kolejności. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy wymyślamy sobie, kiedy myślimy o jakimś marzeniu, bądź wyznaczamy sobie jakiś cel. Na przykład, nie wiem, kupno samochodu, zmiana pracy, nie wiem, wyjazd na bardzo drogą wycieczkę, nie wiem, remont w mieszkaniu, kupno mieszkania, kupno domu, kupno działki. Mówię o rzeczach takich, o takich rzeczach, no spektakularnych, tak? No bo nie mówię tutaj o, że celem moim dzisiejszym będzie posadzenie, nie wiem, na działce 6 mieczyków, tak? Nie mówię o czynnościach dnia codziennego, tylko mówię o czymś, co kwalifikujemy jako marzenie, czyli rzecz ważną, dużą, istotną w naszym życiu. Co się dzieje? Od razu w pierwszej kolejności zaczynamy określać swoje szanse na realizację tego marzenia, na realizację tego celu. Już na samym początku. Jeszcze się nic nie pojawiło, a my już określiliśmy swoje szanse na osiągnięcie tego, o czym pragniemy, czego pragniemy. Jak myślicie, czy to jest właściwe? Skoro jest to marzenie, to dlaczego określamy sobie szansę na realizację tego marzenia? I to jest już pierwszy początek naszej walki, rozumiecie, z tym przedsięwzięciem. Od razu na samym początku. Marzenia, ale nie mam pieniędzy, ale mam kredyt, ale z mojej pracy tego nie zrobię, ale przecież ja nie zasługuję na taki samochód, ale taka piękna dziewczyna w ogóle na mnie nawet nie spojrzy, jak ja wyglądam, tak, mam za cienki portfel, żeby do niej startować i tak dalej, i tak dalej. Już na samym początku jakiegokolwiek marzenia określamy swoje szanse. Opowiem wam historię w tym momencie taką ze swojego życia, bo część słuchaczy mówi, że to jest, że to wam się do czegoś przydaje, tak? Jak wyglądała sytuacja z Radiem Paranormalium? Pan Marek jest tutaj świadkiem, w razie czego możemy też na świadka powołać jeszcze jedną osobę, która się do tego przyczyniła, pana Piotra. Ja pomyślałem sobie tak, no dobra, Sławuś, napisałeś książeczkę, fajnie, super, tylko że nikt o tej książce nie wie. No oprócz twoich znajomych, tak? No pewnie się tam z czasem dowiedzą, ktoś tam komuś powie, tak? No ale może byś włożył w to chociaż minimum wysiłku, żeby ludziom o tej książce w sumie powiedzieć. No i wysłałem chyba tam do 3 redakcji, takich gazetowych, między innymi do Nieznanego Świata, wysłałem takie zapytanie, a może w związku z tym, że napisałem książkę, mam tam jakieś swoje przemyślenia, może bym na przykład jakiś artykuł od czasu do czasu napisał, tak, żeby jakąś tam płaszczyznę współpracy stworzyć. I właśnie pan Piotr z Nieznanego Świata odezwał się do mnie, mówi, przesłuchałem kilka tam, bo już miałem kilka filmików tam wrzuconych
na YouTube'a i on tam przesłuchał, mówi, ojej, to pan się nadaje do radia, panie Sławku, tak? Mówi, to trzeba tam, ma pan wiedzę, ma pan to poukładane, jakoś fajny przekaz, więc proszę, proszę to zrobić w radio. Ja tam zadzwonię, odezwał się do pana Marka, my z panem Markiem żeśmy się tam wymienili mailami i pan Marek mówi do mnie, poniedziałek albo czwartek, mam wolny termin. No to ja mówię poniedziałek. Poniedziałek godzina 20. Pan Marek mnie pyta wtedy, już nie pamiętam, czy to taka dokładnie kolejność była, jaki będzie tytuł audycji w ogóle, o czym ja mówię, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ponieważ jest to świeży temat, w ogóle jakby nic nie zakładałem z tego, co wyjdzie z naszej rozmowy, więc nie wiem jeszcze, jaki będzie temat, ale coś wymyślę. No i się tam umówiliśmy na jakieś tam spotkanie, czy tam na jakąś tam rozmowę i dopiero pociągnęliśmy temat. Ja nie miałem pojęcia, o czym ja będę mówił. Dowiedziałem się w międzyczasie, że audycja tam ma trwać gdzieś tam około godziny czasu, więc byłem przerażony na początku. Mówię, a cię, to ja tu 10-15 minut filmów nagrywam, a tu teraz przez godzinę czasu, co ja będę mówił, tak? Teraz, jak widzicie, bardzo często się hamuję przed tym, żeby w tą godzinę się wyrobić. Nic nie zakładałem, przyjąłem po prostu wszystko jako moje marzenie, bo to było moje marzenie. Tak, żeby móc ludziom szerszej rzeszy powiedzieć o tym, że napisałem książkę. Taki był cel, takie było założenie, takie było moje marzenie. Na początku było założenie, że zrobię to drogą pisemną. Później się okazało, że droga radiowa. Gdybym uczepił się drogi pisemnej, nie siedziałbym dzisiaj najprawdopodobniej przed mikrofonem i nie prowadził tej audycji. To jest ta gotowość na zmianę. Ale też nie zastanawianie się nad tym, jak. Druga historia z mojego życia to była historia związana z meblami. Bardzo zresztą podobna, tak? Jak moja starsza córka szła do podstawówki, to moja młodsza córka miała roczek. Ponieważ mieszkali we trójkę w jednym pokoju, łącznie z Marcinkiem, czyli z moim zmarłym synkiem, więc chciałem wygospodarować w tym pokoju jakieś miejsce dla dziecka, żeby mogło przyjść ze szkoły i mieć swój kącik do odrabiania lekcji na plecach, na położenie książek, na piórnik i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ dokupienie gotowego mebla było niemożliwe, więc postanowiłem ten mebel wyprodukować. Zrobiłem rysunek, rozpisałem to, pomierzyłem i tak dalej, i tak dalej. Zaprosiłem swojego przyjaciela, sąsiada, późniejszego wspólnika na małą rozkminkę. Mówię, Tomeczek, on też taki dłubek. Mówię, Tomeczek, robimy. I dobra, robimy. Posiedzieliśmy, pokminiliśmy, zrobiliśmy mebelek. Zamówiliśmy tam jakiś materiał po drugiej stronie ulicy. Akurat mieliśmy taki zakład, gdzie robili to usługowo. Wyszło super. Ja mówię, słuchaj, skoro ja miałem taki problem, mieszkając w bloku, to taki problem ma 90% ludzi mieszkających w blokach, że nie może dokupić mebla, który by im pasował do danego układu pomieszczenia i tak dalej, i tak dalej. I tak powstał pomysł robienia mebli na wymiar. Ta-dam! Tak powstał pomysł. Usiedliśmy, ja mówię, słuchaj, chcesz tą habaniną dalej handlować, a jemu tam kiepsko szło i tak dalej. Zresztą nie miał do tego serca, wolał to dłubanie. Tak. Ja mówię, no to robimy deal, robimy biznes. I kochani, my w swoim, że tak powiem, entuzjazmie otworzyliśmy firmę zajmującą się produkcją mebli. Dwóch amatorów, ja pojechałem na targ, znaczy pojechaliśmy we dwóch, kupiliśmy za 250 zł u ruskich taką piłę, rozumiecie, u ruskich, no tak się mówiło na bazarze, u ruskich, tam z całym szacunkiem dla narodu rosyjskiego, a bardziej mi chodzi o określenie miejsca zakupów, tak, za 250 zł kupiliśmy taką piłę ręczną, taką do tego i my mieliśmy tym ciąć piłę laminowaną i
formatować sobie płyty i robić z tego meble. Ci, którzy mają troszeczkę pojęcia technicznego, pewnie leżą teraz na podłodze i się śmieją po prostu i zalewają łzami. Tak, taka była moja i jego wiedza na temat produkcji mebli. Natomiast my otworzyliśmy firmę, która będzie produkowała meble. Wynajęliśmy za jakieś grosze piwnicę, taką większą mój kolega sąsiad w bloku miał. Tam zrobiliśmy warsztat i z moim świętej pamięci teściem postanowiliśmy, słuchajcie, robić meble. Gdybym, ja to powtarzam wielokroć, gdybym wiedział, z czym to jest związane, gdybym znał te wszystkie przeciwności losu, te wszystkie wymagania, jakie są potrzebne do tego, żeby zajmować się robieniem mebli, wystraszyłbym się. Nie zrobiłbym tego, poddałbym się na starcie. Gdybym co? Gdybym zaczął się zastanawiać jak. Jak się okazało, że, bo zaczęliśmy szukać oczywiście tarczy, bo pierwsza próba poszarpało tą płytę po prostu niemożebnie. Mówimy, no jak, no przecież z czymś takim nie pojedziemy do klienta. Więc zaczęliśmy szukać piła z ujemnym kątem cięcia i tak dalej, i tak dalej. Później zaczęliśmy drążyć temat. Okazało się, że do cięcia piły laminowanej są potrzebne specjalne piły z tak zwanym podcinakiem, dwie piły, jedna z góry, druga z dołu i tak dalej, które wtedy kosztowała 40 tysięcy złotych. I to był pierwszy taki, kurczę, no dobra, ale skąd wziąć 40 tysięcy złotych na zakup piły? I tak dalej, później się okazało, że płyta, żeby ją przewieźć w całości, ma 2,80 na 2,07, więc nie przewieziesz tego osobówką, tylko trzeba mieć busa, jakąś ciężarówkę i tak dalej, i tak dalej. I później już poszło, później oklejniarki, później narzędzia, później hala 100-150 metrów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko udało się zrobić. Ale tylko dlatego, że ja na samym początku nie zastanawiałem się jak. Ponieważ w tym jak widzicie, wymyślimy cel, wymyślimy sobie cel i już na samym początku, czy marzenie, już na samym początku widzimy przeciwności. Jak zaczynamy rozmyślać jak, te przeciwności, te problemy, te sytuacje piętrzą się w sposób, nie wiem, arytmetyczny, arytmetyczny, czy jakiś tam jeszcze inny, po prostu lawinowo. Więc ważne jest, żeby na samym początku nauczyć się myśleć tylko i koncentrować tylko na tym, jaki jest cel, jakie jest marzenie. Nauczyć się odrzucić ze swoich myśli, ze swojego sposobu właśnie myślenia to, wszystkie negatywy, które w momencie, kiedy myślimy, marzymy, się pojawiają. Na tym przede wszystkim powinniśmy się nauczyć skupiać. Na tym, czego chcemy. Jak? Zostawmy. Zostawmy na chwilę rozmyślania jak. Cieszmy się, nauczmy cieszyć się tym, co będzie, jak zrealizujemy nasz cel, jak zrealizujemy nasze marzenie. Jak wiecie, wszystko jest energią. Więc im więcej pozytywnej energii, radości, szczęścia, nie wiem, fascynacji, ekscytacji, adrenaliny, wyzwania przypiszemy do tego marzenia, tym lepiej. Ponieważ w fazie działania oczywiście pojawiają się problemy. Pojawiają się zwątpienia, pojawiają się jakieś kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Tego jakby w fazie tworzenia nie unikniemy, ale im więcej, im większy będzie potencjał związany, ten pozytywny potencjał energii związany z tym celem, z tym marzeniem, tym łatwiej będzie te gorsze momenty, że tak powiem, w fazie działania, w fazie tworzenia
jakby przetrwać, przełamać, przeżyć i tak dalej, tak? Przeczekać. Kochani, jak zapytacie ludzi bogatych, jak oni doszli do tego, do czego doszli, to większość z nich nie jest w stanie powiedzieć, jak się to stało. Ja wam też jakby, chociaż ja nie uważam się za człowieka bogatego, znaczy nie uważam się, nie jestem człowiekiem bogatym, jestem człowiekiem bardzo biednym. Natomiast był moment, kiedy moja firma meblowa robiła bardzo duże obroty, bardzo dużo mebli, bardzo dużo projektów, które stoją do dzisiaj w miejscach również publicznych, więc po całej Polsce, więc tak, byliśmy taką firmą dość prężną, dość dużą. I ja wam powiedziałem o samiutkim początku. Natomiast tych poszczególnych etapów, kiedy, co się wydarzyło, że tak powiem, i tak dalej, wam nie powiem, bo tego już nie pamiętam, tego się już nie rejestruje. Ważny był cel, zakup. Jak skupiamy się na celu, to pewne sytuacje, to jest właśnie to jakby prawo przyciągania, czyli tu właśnie pojawia się to prawo dokonywania właściwych wyborów. Okazało się, że 40 tysięcy kosztuje maszyna. Ja mówię, nie, no takich pieniędzy nie mam. Natomiast podczas naszych poszukiwań ktoś nam powiedział, wiecie, tu jest taki Marian, on zajmuje się ostrzeniem pił, frezów i tak dalej. Podjedźcie, może on wam coś pomoże. Może ma jakieś piły, może zna, tak? Czy w ogóle usłyszeliśmy Marian Ostrzasz? Już nie pamiętam nawet, jak to było, tak? Ale Marian Ostrzasz, ja mówię, jedziemy. Zupełnie tak, jedziemy, nie wiemy po co, jedziemy. Od słowa do słowa okazało się, że bardzo pozytywna, bardzo fajna osoba, nieżyjąca już, bardzo dobry fachowiec, i on, kochani, za 4000 zł zrobił nam może nie profesjonalną piłę, ale najlepszą piłę, na jakiej kiedykolwiek ciąłem płyt. Z podcinakiem, z tym, ze wszystkim, cichutka, fajna, mieszcząca się, składana, rozkładana do przewozu, do transportu, lekka. Tak? I okazało się, że można mieć piłę za 4000, a nie za 40. Później się okazało, że można mieć też nie za 40, a za 10 profesjonalną piłę, bo spotkałem człowieka, który znał człowieka, który to człowiek miał znajomych, którzy chcieli z Turcji coś, i w ten sposób, i tak dalej, i tak dalej. Te okoliczności same się pojawiały, okazje. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, że trzeba być gotowym na zmiany. Nie zakładać sztywno planu, bo gdybym ja, powiedzmy, na tym etapie, kiedy usłyszałem 40 tysięcy, skupił się na tym, że muszę zorganizować 40 tysięcy na zakup piły, to albo bym się wtedy poddał, albo bym zaciągnął kredyt, żeby tą maszynę kupić. Odrzuciłbym w ogóle inną opcję niż zakup piły za 40 tysięcy. Nie zwróciłbym uwagi na informację Marian Pilarz, ponieważ byłbym w swoim jak zafiksowany na to, jak kupić piłę za 40 tysięcy. Być może nie prowadziłbym audycji w Radio Paranormalium, gdybym zafiksował się, że ja chcę swoje jakby informacje, swoje doświadczenia, swoje przemyślenia przekazywać w formie papierowej. Bym powiedział panu Piotrowi, nie, ja chcę pisać, nie mówić, ja chcę pisać.
Ja nigdy nie byłem osobą medialną, ja nie występowałem na żywo, ja może mam tremę, może się boję, może nie umiem, może się nie nadaję, a już na wizji mam przecież odstające uszy i tak dalej, i tak dalej. Gdybym się zafiksował, że chcę pisać, najprawdopodobniej dzisiaj bym nie mówił. Znaczy, w sensie nie mówiłbym do was. Dlatego, kochani, przy tym, przy myśleniu o tym, czego pragniemy w życiu, o tym, do czego chcielibyśmy dojść, do czego chcemy dążyć, co chcemy osiągnąć, bardzo ważne jest zachowanie, oprócz zachowania, przestrzegania tych zasad, o których mówiłem, bardzo ważna jest kolejność. My bardzo często najpierw układamy plan gościami, a dopiero później do tego dopasowujemy cel i marzenie. I bardzo często to nam zamyka drogę do dokonywania jakichkolwiek zmian, ponieważ najczęściej ten plan, do którego dopasowujemy cel i marzenie, jest takim samym sposobem działania, który już wielokroć nie sprawdził nam się w życiu. Czyli tą samą techniką, tym samym sposobem chcemy zmienić coś w życiu. I do tej starej, niedziałającej techniki próbujemy dopasować cel i pragnienie, cel i marzenie. I tak naprawdę, nie będąc żadnym jasnowidzem, mówię wam, to się nie uda. Stracicie energię, poświęcicie następny czas w swoim życiu, popadniecie w następne frustracje, a to się i tak nie uda. Ponieważ jeżeli wyznaczamy sobie cel, a nie osiągamy go, to na 99% nasz sposób działania był niewłaściwy. Plan, czyli jak, było niewłaściwe. Dlatego, kochani, reasumując, bo patrzę, że jest 21:10, reasumując, kolejność jest taka. Właściwa kolejność jest taka. Cel, marzenie, pragnienie, 99% czasu poświęcamy na wymyślenie celu, marzenia. Koncentrujemy całą swoją uwagę, eliminujemy, co nie jest proste, ze swojego myślenia wszystkie przeciwności, wszelkie problemy, które się pojawiają, które nasz umysł wymyśla, nie zasługujesz, nie jesteś wart, nie jesteś godzien, a po co ci to wszystko, a co ludzie powiedzą, a na pewno skłócisz sobie rodzinę, tak, a na pewno, nie wiem, was okradną, jak sobie, nie wiem, powiedzmy, kupisz nowy samochód, zmienisz dom i tak dalej, i tak dalej. Sąsiedzi przestaną do ciebie przychodzić, przestaną się odzywać, będą uważali, że tego, ktoś powie, że na pewno kradniesz, ktoś ci go porysuje i tak dalej, i tak dalej. To jest już te przeciwności, te problemy, które wymyśla wasz umysł, a dokładnie wasza podświadomość. Na tym etapie skupcie się, żeby je wyeliminować, żeby jak największy radosny, wesoły, sympatyczny potencjał energii zapakować w to marzenie i nie zastanawiać się jak. To jest pierwszy krok. Możecie to sobie zapisać. Drugie, co jest ważne, to żeby wiedzieć, jaki pierwszy krok wykonać. To jest jak na drodze. Stoicie na skrzyżowaniu, na rondzie czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli chcecie ruszyć z miejsca, stara chińska mądrość mówi, że każdą najdłuższą podróż zaczynamy od pierwszego kroku. Więc warto wiedzieć, w którą stronę, jak ma wyglądać mój pierwszy krok w kierunku osiągnięcia tego celu. Zadzwonię do swojego sąsiada, przyjaciela, kolegi. Mam do zrobienia mebel, pierwsza myśl, zadzwonię do mojego kolegi, żeby mi pomógł. Porozmawiam z nim na ten temat. Zobaczymy. To jest pierwszy krok. Nic więcej,
Dalszego jak nie ma. Jest cel, jest marzenie, jest pragnienie i pierwszy krok. I dalej jest otwartość i gotowość na zmianę. To jest ten trzeci ważny element. Gotowość na zmianę. Jeżeli ułożycie już jak, dopasujecie do tego plan, nie będziecie w stanie go skorygować. Nie będziecie gotowi na zmianę. A każda rzecz, która nie pójdzie zgodnie z tym planem, będzie dla was przeciwnością. Ponieważ najczęstszą przyczyną rozczarowań są nasze oczekiwania. Jeżeli zakładamy sobie jakiś plan, to chcemy, żeby on szedł tak, jak my go założyliśmy. Jeżeli idzie coś nie tak, traktujemy to w kategoriach porażki, problemu. To obniża, że tak powiem, nasze morale, nasz zapał, nasz entuzjazm i zamyka drogę do reagowania na bieżąco na skutek pojawiających się okoliczności. Zwróćcie uwagę, ci zwłaszcza, którzy, no może dotyczyć imprez, to może dotyczyć meczu piłkarskiego, tak? Jeżeli trener ustala założenia taktyczne z piłkarzami, to są to założenia taktyczne. Ale tam nie jest ustalone, jak będzie biegał przeciwnik. I tak na dobrą sprawę, to przed meczem ustala się tylko, kto z kim wymieni pierwsze podanie. Cała reszta wynika już na bieżąco z racji tego, jak będzie biegał przeciwnik, bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I to nas fascynuje, to nas kręci, to nas, że tak powiem, emocjonuje, bo to jest emocjonujące. To, co się za chwilę wydarzy, to, jaką decyzję będę musiał podjąć. W życiu tych emocji nie chcemy. Chcemy mieć plan i żeby nic się nie zmieniało. I wszystko, co idzie niezgodnie z planem, jest naszą porażką, problemem, stratą energii, zabijaniem entuzjazmu itd., itd. Nie da się zrealizować marzenia idealnie według planu, który się założyło. Dlatego trzeba być przygotowanym i gotowym na zmiany. Trzeba mieć wkalkulowane to, że te zmiany się będą pojawiać. Mało tego, trzeba mieć w sobie pokorę. Czyli coś się nie udało, coś nie poszło, coś zwolniło, to dla mnie to jest informacja, że popełniłem, że wybrałem niewłaściwą drogę, że dokonałem niewłaściwego wyboru. Muszę to skorygować. Natomiast jeżeli się uprę, że mimo przeciwności ja będę dalej brnął w to, ponieważ będę pozbawiony pokory, no to wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie. Dlatego, kochani, bo oczywiście znowu się rozgadałem, ale dzisiaj mówię, jak zauważyliście, spokojniej, tak rozważniej, ponieważ chciałbym, żeby te informacje były dobrze zapamiętane, były też jakby poukładane. Pamiętajcie, kolejność jest taka. Kot, mój kotek wyczuł, że no przegiąłem. Właśnie kotek przypomniał o kolejności. Pierwsza miała być przerwa, tak. Mówi, no dobra, kurde, Sławek, ile można czekać? No 10-15 minut studencki kwadrans, ale tu już jest 18. Już, Maniulek, już. Kochani, przypomniał kotek o kolejności. Najpierw miska dla kotka, dopiero potem audycja. A później audycja. No tak. W kociej hierarchii tak. On ma i cel, i plan nawet jak to, i nawet mechanizmy, żeby to wyegzekwować. Kochani, to tak szybciutko reasumując. Pamiętajcie, najpierw jest cel. 99% cel, marzenie, pragnienie. Na tym koncentrujecie swoją uwagę. Odganiacie wszystkie negatywne myśli. Dlaczego one się pojawiają? Powiem wam w następnej audycji. Druga rzecz w kolejności to jest pierwszy krok, jaki musicie wykonać. Trzecia rzecz
to jest otwartość na zmiany i pokora. Wyciąganie wniosków z tego, co się dzieje. Nie obwinianie innych, tylko zastanawianie się, co dla mnie ta informacja znaczy. Co powinienem skorygować, co zmienić, co, że tak powiem, wcielić w życie. I dopiero wtedy wyłania się jak. I w ten oto, kochani, sposób, bo on już nie odpuści, kończymy oficjalną, chodź tutaj, kończymy oficjalną część. Poproszę, panie Marku, o chwilę przerwy i muzyki na nakarmienie kota oraz złapanie przeze mnie łyka wody. I wracamy do czytania komentarzy. Nie wiem, widzę, że coś tam schodzi, więc... No nawet więcej niż coś tam. Ludzie piszą i piszą. A ja tutaj przygotowałem już z kilkudniowym wyprzedzeniem, drodzy państwo, taki kawałek, który na pewno bardzo, bardzo wielu słuchaczy wzruszy. Spodoba się państwu, u niejednego obudzi, że tak powiem, niepohamowaną potrzebę wypłakania kilku łez. Utwór zatytułowany, no sam tytuł już wiele mówi, utwór pod tytułem Dziękuję Mamo. Mało tego tytułu, bardzo ciekawy. Nie tylko to, utwór w dwóch językach, część jest po polsku, część po słowacku. Część po polsku wykona znany już słuchaczom Radia Paranormalium Piotr Wrona, czyli Peter Van Crow. A po słowackiej stronie będzie mu towarzyszył Erik Laćko. A my wracamy do państwa w drugiej części audycji Świat oczami duszy już za 4 minutki z kilkoma sekundami. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Mamusiu kochana, słyszysz głos mój na tym bicie. Mamusiu kochana, dziś dziękuję ci za życie. Za każdy mój oddech i za twoje ciepłe ręce. Za to, że nosiłaś mnie, mamo, pod swoim sercem. I choć nie było łatwo, ty byłaś mi przykładem. I dzięki tobie, mamo, w życiu daję sobie radę. Ty jesteś dla mnie gwiazdą, która oświetla mi drogę. Nauczyłaś kochać, dzięki tobie kochać mogę. W twoich oczach tylko miłość. Tam matczyna, przyjmij proszę, mamo, podziękowania od syna, bo dziękuję, że jestem. I za to, co w życiu robię, każdy uśmiech na twej twarzy. Przypominam teraz sobie, rozdzieleni przez los. Choć nie mogę być przy tobie, noszę ciebie w sercu, w mojej duszy, w mojej głowie. Gdybym tylko mógł, to napisałbym na niebie: dziękuję ci, mamo, że mogę być częścią ciebie. Zaciął z usłużibą taką postrelę i w tak. Mama dala si mi krydla, no veru tak. Dala si mi krydla, a oporu do života nigdy nie ranila. Stále sa starala a z toho mala, čo si mala, i tak dala si mi veľa, lebo dala si mi život, dobre si ma vychovala. Lutujem len naše hádky a tvoje slzy. Mami, prepáč, že často som bol k tebe drzí. Nechápal som isté veci, no teraz to už viem, teraz to už viem, že si jediná osoba, ktorú milujem. Oho. Aj keď odišiel som, stále ťa mám, mama, v sebe. A z môjho srdca ťa už nikto nikdy nevybere. Nikdy nevybere. Dziękuję ci, mamo, za każde poświęcenie, za każdą twoją łzę i za każde zmartwienie, za każdy poranek i kolejny nowy dzień. Dziękuję ci, mamo, bo wiesz, bardzo kocham cię. Jesteśmy pierwszym oddechem, pierwszym ruchem i spojrzeniem. Jesteś pierwszym mym dotykiem, uzależnieniem i do końca życia będę mówił ci to samo. Imię największej miłości to twoje imię, mamo.
To był Piotr Wrona, szerzej znany jako Peter Van Crow oraz Eric Laczko w utworze Dziękuję Mamo. W Radiu Paranormalium słuchacie Państwo audycji Świat oczami duszy. Mamy 17 sierpnia roku pańskiego 2020 i właśnie teraz przechodzimy do drugiej części dzisiejszej audycji, w której pan Sławek będzie czytał komentarze i się do nich odnosił. Krótko mówiąc, będzie mała dyskusja między panem Sławkiem a słuchaczami. Będzie można oczywiście zadzwonić, linia telefoniczna otwarta jest już teraz, także łapiemy za telefony i dzwonimy, bądź też łapiemy za jakieś urządzenia do pisania i piszemy, wysyłamy pytania. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530-620-493, Skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 36088002, 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Dziękuję panie Marku. Kochani, moja prośba jest taka, ponieważ o 23.00 wchodzi Jubi, też miał małą przerwę, więc nie chciałbym go wstrzymywać. A poza tym, no jak się domyślacie, byłem teraz tak na chwileczkę u szczeniaczków sprawdzić, czy wszystko w porządku. No ale mam też jeszcze dzisiaj swoje, oprócz kotów, inne obowiązki do spełnienia, więc chciałbym dzisiaj o 23.00 skończyć, więc jak ktoś, max do 23.00, więc jak ktoś chciałby dzwonić, to zróbcie to teraz, żebyśmy nie mieli na sobie presji. Ja też będę czytał te komentarze, które jakby dotyczą bezpośrednio tematu, który dzisiaj poruszyłem, ponieważ uważam, że jest ważny. Znaczy jest ważny dla tych, którzy chcą zrozumieć mechanizm, jak skutecznie dokonać zmian w swoim życiu, tak? Jak coś w swoim życiu zmienić na lepsze, tak? Na lepsze, ja to nazywam bardziej świadome, bo to przede wszystkim o to chodzi, tak? Że my często działamy, funkcjonujemy jak takie małe robociki, ale dlaczego tak się dzieje, z jakiego powodu i co z tym zrobić, będzie w następnej audycji, więc jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, serdecznie zapraszam, ale róbcie to w miarę na początku tej części. Iwonka pisze, dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, szczeniaczki pana Sławka też, kiedyś miałam też w domku taką siódemkę szczeniaczków, zgraję w domu. Powiem tak, kto to miał, to wie, wie, co to jest za przeżycie emocjonalne, zwłaszcza dla osób wrażliwych. Ja, ponieważ pojawił się ten komentarz, więc mimo, że to nie do końca w temacie audycji, natomiast jest to niewątpliwie możliwość obcowania z miłością bezwarunkową. Ja po prostu każdą chwilę przez ten ostatni tydzień spędzałem tam właśnie z nimi, żeby się jakby tym wszystkim radować, cieszyć i napawać. Także polecam chociaż raz w życiu. Peter pisze, panie Sławku, fajny pomysł, ruszamy do przodu. Cieszę się bardzo, że się pomysł podoba. Ja oczywiście o konkretnym pomyśle powiem wam w następnej audycji, tak? Już ubiorę to w nazwy, ubiorę to w słowa, ubiorę to najprawdopodobniej też w jakieś tam propozycje oraz moje prośby i oczekiwania. Ale póki co ważne, to jest ważne, to co powiedziałem dzisiaj, to jest w zasadzie jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o dokonywanie zmian.
to, co powiedziałem. Także przynajmniej w moim przekonaniu. Indyką pisze, bo już myślałem, że wierzy pan w czary mary. Znaczy, to coś tam, że tak powiem, no może nie w czary mary, ale domyślam się, że chodziło tam o te moje początkowe wyjaśnienia, jak ja to widzę. No tak, ja też z pewnymi określeniami, z pewnymi rzeczami się z moimi kolegami, że tak powiem, z branży nie zgadzam i takie to właśnie przyklepywanie pewnych informacji staram się to raczej jakoś tam tłumaczyć i ubierać w jakiś taki racjonalizm i bardziej zrozumiałe słowa. Peter pisze, od pewnego czasu staram się przyciągać i wiecie co, udaje mi się to i odnoszę wrażenie, że ja to całość co widzę. Nawet ludzie, którzy byli toksyczni, sami jakoś znikają i zaczynają mnie otaczać podobni. Prawo przyciągania, prawo odpychania, tak. No, natomiast no to pamiętajmy, że skoro my mamy wolną wolę i możliwość dokonywania wyboru, no to siłą rzeczy inni ludzie mają to samo prawo. To nie tylko tak, że my mamy prawo przyciągania, tak? I dokonywania wyborów, kogo w swoim otoczeniu będziemy widzieli. Prawda jest taka, że jeżeli my zmieniamy swoje poglądy, zmieniamy swoje postępowanie, tak? I nie wiem, zapraszamy na imprezę tych samych ludzi, których zapraszaliśmy do tej pory i mówimy, nie chlejemy dzisiaj wody na umór, nie demolujemy kamienicy i tylko pijemy sobie na przykład drineczki i rozmawiamy o filozofii, no to nie ma nic wspólnego z przyciąganiem ani odpychaniem, tylko po prostu z tym, że ci ludzie powiedzą, w dupie mamy taką imprezę, następnym razem nie przyjdziemy, bo my się bawimy inaczej. I ta cała filozofia o prawie przyciągania i odpychania właśnie na tym polega, że przestajemy, tak jak nam przestają odpowiadać pewni ludzie, którzy reprezentują sobą coś, tak w którymś momencie my zmieniając siebie, przestajemy pasować ludziom, którzy... Owszem, akceptowali nas, jak byliśmy, nie wiem, łobuzami pod sklepem, którzy, nie wiem, zaczepiali ludzi i szukali, że tak powiem, powodu do zaczepki i do bójki, a teraz mówimy, nie można bić drugiego człowieka, bo to tworzy karmę, no to siłą rzeczy wiadomo, że oni się przestaną z nami kolegować. To jest taki prosty mechanizm. Grzesław pisze, witam, podświadomość nie odróżnia dobra od zła i wykonuje tylko polecenia tego, co jest w naszej wyobraźni. Przykładowo, jeśli ktoś myśli, chce być bogaty, to podświadomość odczytuje źródło tej wyraźnej chęci, czyli na przykład biedę. Trzeba uważać na swoje myśli i wyobrażenia. Bardzo, że tak powiem, trafne. Ja wielokroć uważałem i wielokroć mówiłem i dawałem też przykłady ze swojego życia, że trzeba uważać, o czym się marzy, bo marzenia się spełniają. Doskonale i całkowicie się z Grzesławem zgadzam tutaj. Podświadomość jest ślepa. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z naszych słuchaczy z poprzedniej audycji, przed audycją. Dzisiaj w końcu udało nam się złapać na telefonie i ucięliśmy sobie taką pogawędkę i on to określił, że podświadomość jest zero-jedynkowa. Ja wam kiedyś mówiłem, że podświadomość nie rozróżnia słów chce, nie chce. I słowo nie chce odbiera tak, jak chce. Ponieważ przywiązujemy do tego bardzo silne emocje. Więc tak, zdecydowanie trzeba uważać, o czym się myśli. I ja tu mówiłem o higienie, wspominałem o tym, o higienie słów, o higienie myśli. I dzisiaj się pojawił ten temat, natomiast będziemy go od następnej audycji wałkowali. Ponieważ właśnie to tak zwane prawo przyciągania, prawo dokonywania...
No i zaszczycił nas teraz numerem, zaszczycił nas swoim telefonem pan Kazimierz. Dobry wieczór, panie Kazimierzu, czy się słyszymy? Dobry wieczór, kłaniam się. A tego nie temat jest dzisiaj. Dzień dobry, panie Marku, panie Sławku i dzień dobry słuchaczom. Witamy, panie Kazimierzu. Nie było widać, jak się pan kłania. Ja mógłbym poprosić o powtórkę. No to jeszcze raz się kłaniam, wirtualnie. Pozdrawiam. Nie widać, ale rzeczywiście samo nawet jak mówię, to jakoś mam tak w nawyku też lekko głowę pokłaniać. Nie wiem czemu. Tak chyba jest to połączone z moimi nerwami. Dzisiaj jest bardzo fajny temat. Zrobiłem sobie notatki, tak szybko chcę przejechać. Jeżeli to niedługo czasu nie zajmę, wiem, że mamy bardzo krótko, nie chcę też długo siedzieć, wyjątkowo już, bo uczę się coraz krócej. Temat przyciągania jest niesamowicie ciekawy, bo chciałbym na samym początku szybko opowiedzieć taką małą historyjkę z mojego właśnie dzieciństwa odnośnie prawa przyciągania. Mianowicie jak byłem mały, to mieszkaliśmy w domu, a czy w mieszkaniu jednopokojowym, gdzie wszyscy po prostu się musieli pomieścić w jednym pokoju, tam było kilka łóżek i telewizor i szafy, no było ciasno. No i na tym samym piętrze mieliśmy fantastyczną sąsiadkę, którą bardzo lubiliśmy i ona mieszkała na czterech pokojach. I ja bardzo mi się marzyło właśnie mieszkać na tych czterech pokojach, konkretnie na dokładnie takich czterech pokojach i wyobrażałem sobie pokój, mieszkanie tam i tak dalej, i tak dalej. Takie wyobrażanie sobie co noc praktycznie tego, znaczy co noc przed snem, trwało jakiś rok i po roku kolega mi mówi: słuchaj, bo coś tam mówiliście, że twoja mama, słyszałem, mówiła, że chcecie się przeprowadzić, to nasza sąsiadka szuka właśnie możliwości zamiany mieszkania czteropokojowego na dwa takie same. I się okazało, że co było w innej klatce, w tym samym bloku, a zupełnie identyczne mieszkanie. I sfinalizowaliśmy po pewnym czasie i to było dosłownie tak, że samo to do mnie przyszło. Ta możliwość, tylko musiałem przekazać tę informację dalej do mojej mamy, mama musiała pójść, czyli trzeba było postawić ten krok. Samo prawo przyciągania jakby przyciągnęło dokładnie to mieszkanie. Mamie też się to mieszkanie właśnie podobało i też właśnie takie chciała. Więc z mojego doświadczenia taki przykład działania. No ja to traktuję jako nie zbieg okoliczności, a taki przykład działania tego prawa. Znaczy, ja cały czas mówię, ja z tym... Cały czas tłumaczę jakby to zjawisko prawa przyciągania, tak? Przyciągania. To jest nasza otwartość, ja cały czas to mówię, otwartość na nowe rzeczy, tak? Na informacje, bo to mówię, no nie przyciągnął pan tego mieszkania, no. No tak, tak, dokładnie, znaczy przyciągnąłem nie mieszkanie, panie, a osobności. Ja, panie, tak, dokładnie, okoliczności, tak? Otwieramy się dokładnie na okoliczności i one tak się pojawiają. Marzenia się po prostu spełniają, marzenia, cele, tak, pragnienia, tak? To się pojawia w naszym życiu. Tak, dokładnie tak. Tak to wygląda. Ja mówię, panu oczywiście tego nie muszę tłumaczyć, mam nadzieję też, że słuchaczom również, natomiast mówię, będę upierdliwy, jeżeli chodzi o tłumaczenie tych słów, określeń, żeby słuchacze właśnie nie myśleli, że to jakiś magiczny proces jest. No. Okay. Ale cieszę się z tego dowodu, tak. Żywego. To tak kończąc w zasadzie, chciałbym przejechać szybko, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery punkty takie szybkie przeczytać, bo sobie zrobiłem notatkę z tego, co pan mówił. I myślę, że tam wyciągnąłem bardzo ważne rzeczy i chciałbym tylko tak podkreślić je i tak przeczytam. Za każdym razem zostawię panu miejsce do odniesienia się, żeby pan nie miał... Super, żebym nie musiał ja robić notatek. Dokładnie, dokładnie. Więc to był punkt pierwszy, napisałem opowiedzieć o mieszkaniu, więc to już przeszliśmy. Punkt drugi, napisałem tak, że prawo przyciągania nie ma nic wspólnego z podświadomością, a wymaga świadomego działania. Możemy być samo zaprogramowani na narzekanie, czarnowidzenie i pozwolić podświadomości się ponieść, ale podejmowane akcje narzekania i czarnowictwa będą wynikiem naszego świadomego, bieżącego działania. I tutaj to przyciąganie będzie wyłącznie wynikać z naszych świadomych działań, a nie podświadomości. Tak ogólnie ten punkt.
Nie zgadzam się. Okej, okay, posłucham. Nie zgadzam się. Ponieważ problem z podświadomością jest taki, że my bardzo często nie wiemy, co w niej jest. Mhm. I owszem, świadomymi działaniami, tak jak pan swoimi świadomymi afirmacjami, mamy narzędzia, żeby tą podświadomość przekonać do realizacji jakiegoś konkretnego marzenia, celu. Mamy narzędzia. Możemy świadomie, wkładając w to olbrzymie emocje, ja też o tych jakby mechanizmach będę mówił, o tych technikach będę mówił w następnej audycji, możemy doprowadzić do realizacji jednego marzenia. Znaczy jednego w tym samym czasie. Bo później możemy może pojawić się następne, następne i następne, tak? Natomiast ta świadoma praca, ten świadomy wysiłek, świadome działanie zmierzające do osiągnięcia z realizacji tego marzenia jest okej. Natomiast jeżeli osiągniemy to marzenie, to nasza podświadomość, bo my musimy najpierw przekonać naszą podświadomość, panie Kazimierzu, to nie jest tak, że my świadomie. Przyciąganie jest narzędziem podświadomości. I my musimy świadomie tą podświadomość przekonać, żeby ona to jakby chciała zrealizować. To mniej więcej tak uproszczając, tak? Natomiast jak zrealizujemy... A to właśnie było w tym punkcie. No to ja go źle zrozumiałem. Tak, że jeżeli my jesteśmy czarnowidzami, to nasze świadome działania są skierowane na czarnowidzów, więc to, co przyciągamy, to, bo my, będąc czarnowidzami, świadomie się programujemy naszą podświadomość na czarnowidzenie, więc to, co przyciągamy... Nie, to w drugą stronę działa. To właśnie dokładnie. W drugą stronę działa. Czarnowidztwo wynika z podświadomości i my świadomie rejestrujemy to, że jesteśmy, uświadamiamy sobie wzorce z podświadomości, i wydaje nam się, że później akceptujemy to, że jesteśmy czarnowidzami i w ten sposób produkujemy. Nie, nawet jak sobie nie uświadomimy, że jesteśmy czarnowidzami, dokładnie. To nasza podświadomość i tak wyprodukuje czarny scenariusz. Dokładnie. Tylko, że my świadomie podejmujemy decyzję czarnowidztwa na podstawie zaprogramowanej podświadomości, która nas popycha do czarnowidztwa. No, powiem panu, żeby osiągnąć poziom świadomego zaakceptowania wzorców z podświadomości, to wymaga już jakiejś dużej wiedzy o samym sobie, tak? No to większość ludzi, proces świadomego akceptowania tego, że jestem czarnowidzem, ponieważ moja podświadomość ma zapisany wzorzec czarnowidztwa, jest naprawdę mało takich osób, które mają świadomość. Czyli ja wychodzę z założenia, że to, co my robimy, to po prostu robimy, czyli te czynne, nie bierne rzeczy, tylko czynne, świadome, no, czyli po prostu wymagają naszej czynnej akcji, tak? Podjęcia jakichś działań, czyli jak ja narzekam, to podejmuję działania świadomie, że będę narzekał, a to, że nie jestem świadom, dlaczego narzekam, to jest inna bajka. Nie, to miałem na myśli. Nie, to bardzo pan, że tak powiem, tutaj... No chyba dawno pan nie przebywa w normalnym świecie. Może ja mówię o sobie po prostu, nie wiem, może ja taki jest, tak, nie wiem, może ja tak widzę. Zdecydowanie tak, natomiast proszę mi wierzyć, że ludzi, którzy jakby w ogóle pomijają proces jakby analizy umysłowej, mentalnej w podejmowaniu decyzji, narzekaniu, obwinianiu innym, czarnowidztwie, którzy po prostu robią to w sposób tak naturalny, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co robią i co to w ich życiu, czym to w ich życiu zaskutkuje, jest całe mnóstwo. To ja się z tym, całkowicie zgadzam, to jest tak. No, ale okej, dobra. Znowu żeśmy sobie wyjaśnili, okazało się, że znowu o tym samym mówimy. Proszę dalej. No, myślę, że nie ma co prowadzić dalej, ale to jest inna bajka. Myślę, że to się wyjaśni po wszystkich punktach. Trzy. Moje zdanie dalej to jest takie, że prawo przyciągania działa poprzez bycie, a nie chcenie, bo chcenie oznacza bycie chcącym, przez przyciąganie dalszego, więc przyciąga dalsze niekończące się chcenie, a bycie chcącym, przypuśćmy pokonania kolejnych metrów,
przyciągnie kolejne godziny i dni chcenia pokonywania tych metrów, ale nie będziemy pokonywali. Natomiast tak by bycie pokonującym metry, czyli bycie działającym, dążącym do celu, pociągnie zawsze kolejne pokonane metry, czyli nie chodzi o to, aby chcieć być bogatym, tylko aby działać w kierunku takim uświadamiania sobie, że jestem osobą, która stawia kolejne kroki do bogacenia się. Tak jakby świadomość, czyli programowo to aby trzeba być świadomym postępu w pewnym sensie, tak? Że jestem tym, który robi postępy, a nie tym, co chce robić postępy. Znaczy, fajnie, no, że... Chyba zagmatwałem. Fajnie, że pan o tym powiedział, chociaż mi akurat, gdybym nie mówił o tym wcześniej, to pewnie by mi pan bardziej to zagmatwał niż wyjaśnił. Natomiast no, ja, ale być może właśnie ten sposób tłumaczenia dotrze znowu do innej grupy osób, do których ja nie dotarłem, tak? Ale ja o tym powiedziałem, 99% owszem, naszego czasu spędzamy na celu, ale muszą być spełnione dwa następne warunki, tak? Czyli wiemy, jaki wykonamy pierwszy krok, czyli jakby decydujemy się właśnie na to, nie tylko na chcenie, ale na to, żeby jednak w tą podróż wyruszyć, tak? Czyli wykonujemy pierwszy krok i jesteśmy otwarci na zmianę, tak? Czyli jakby decydujemy się na drogę, ale nie zakładamy w 100%, którędy ona ma przebiegać. Także zdecydowanie zgadzam się z tym, że samo siedzenie i chcę, to nie. To oczywiście, że nie, bo każde osiągnięcie czegokolwiek jest związane z działaniem, tak? Bo prawo... Tylko, że to chce się i tak sprawdza, ponieważ jeżeli ja chcę, to znaczy, że ja w tym momencie chcę i skupiam się na chceniu. Więc to jakby przyciągnie możliwość tego, że będę chciał coraz bardziej i coraz bardziej się skupiał na chceniu. Będę miał coraz więcej powodów do tego, aby innym zazdrościć, że mają więcej i dalej będę bardziej chciał. Nie, no to pan przyciąga... W etap zazdrości w ogóle nie wchodźmy, ale jak pan zauważył na swoim przykładzie, tak, że można marzyć. Widział, zresztą tu akurat na pana przykładzie świetnie to wygląda, tak? Rok czasu pan nic nie robił. Nie biegał po agencjach, nie sprawdzał, nie szukał, nie jeździł. Znaczy nie... ja byłem wtedy małym dzieckiem, więc wiadomo. Nie, ale to jakby rok czasu... Ale moja mama robiła, tak? I dopiero to, że ona robiła, sprawiła, że ktoś się dowiedział, dowiedziała się mama mojego kolegi, powiedziała mojemu koledze, kolega mnie i tak to doszło. No, ale wie pan, rok czasu trwało produkowanie marzenia, tak? Wymyślanie, energia, którą pan wkładał, nie? Dokładnie. Po to, żeby, nie wiem, w kilka dni jakby działaniem załatwić wszystko, nie? Gdyby pan zakładał sposób, to być może do tego by nie doszło, tak? Pan tylko marzył o czteropokojowym mieszkaniu i ten proces trwał rok czasu. Więc owszem, potrzebne jest działanie, ale najpierw musimy wygenerować energię związaną z marzeniem. Bez zastanawiania się, czy jest to możliwe, jak to będzie, co to będzie, kiedy to będzie. Po prostu mamy marzenie, chcemy. Tak. Ale musimy być przygotowani na to, że dokonają się zmiany w naszym życiu, bo będziemy się musieli przeprowadzić, nie? Dokładnie. Więc musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli wykonać jakieś działanie. Okej. Dwa ostatnie punkty i już kończymy. Cztery. Prawo przyciągania wymaga otwartości, pan powiedział, a ja dopowiadam, gdyż bycie zamkniętym... Co? Znaczy otwartości na zmiany, tak. Tak. Gdyż bycie zamkniętym wynika z ignorancji lub lęku. Te przyciągają nowe powody do lęku lub ignorancji właśnie. Słusznie. Tak ja to postrzegam. Słusznie. Znaczy, całkowicie się z panem zgadzam, że to określanie konkretnego planu może wynikać z lęku, że co będzie, jak się pojawi coś, czego ja nie przewidziałem. Tak, może wynikać z lęku, tak, i to mu później może generować jakby tam następne
Nowe powody do lęku. Następ, tak, efekt kuli śnieżnej. Okej. Okay. Zrobicie się z panem. Dobra. Więc piąteczka i kończymy. Zmiana celu tym razem. Zmiana celu poprzez rezygnację z niego powoduje przyciąganie zjawisk skupionym na dalszym osłabianiu naszej wiary, wzrostowi niepewności i zachwianiu dotychczasowych sprawdzonych postaw. Czyli jeżeli rezygnujemy z naszych celów, to się osłabiamy i tak jakby zaczynamy przyciągać wszelkie zdarzenia, które osłabiają nas i duchowo, i psychicznie, ponieważ no, stajemy się takimi przegrywami. I, czyli innymi słowy, tym szybciej się rezygnuje, im częściej się rezygnuje. Gdyż prawo przyciągania nie tylko przyciąga, ale i kształtuje. Takie podsumowanie moje. Słusznie. Tym razem też się z panem zgodzę. Dokładnie tak. Może w tym kontekście lepiej by zabrzmiał ten punkt drugi, z którym się nie zgadzam jeszcze, ale mi się wydaje, że jest jednak inna definicja. Ta się, no to nieważne, to niech słuchacze podsumują. Nie, ale w drugim, panie Kazimierzu, też żeśmy doszli do konsensusu. My czasami po prostu używamy innych określeń, coś tam bardziej. Ja naokoło, później pan tam coś tam naokoło. No i zanim się to koło potoczy i się dojdzie do tego wspólnego punktu czasami. Ale idzie coraz lepiej. Nam się z pięciu punktów tylko jeden wyszedł tak dziwnie. Znaczy, ja powiem tak, no, ja tu w ogóle nie widzę jakby, nie wiem czego pan się doszukuje, no. Jest okej, okay, jest bardzo okej. Okay. Myślę, że też słuchacze jakby by spojrzeli i dostali możliwość spojrzenia na to też z innej strony. Mówię, ja nie mam daru dotarcia do wszystkich, ponieważ nie każdemu musi się, że tak powiem, nie do każdego musi trafiać i nie każdemu musi się podobać mój sposób przekazywania informacji, tak? Więc bardzo fajnie, że była możliwość przekazania tej, pokazania tej informacji też z innej strony, być może dla innych bardziej będzie to do przyjęcia. A temat jest ważny, więc bardzo panu dziękuję i ja nie widzę żadnych, że tak powiem, negatywów w tej rozmowie, naprawdę. No dobra, dzięki wielkie. Życzę miłego wieczoru wszystkim. Dziękuję bardzo za tą krótką, przyjemną rozmowę. Super. Mam nadzieję, że pożyteczna i dobranoc. Trzymajcie się. Jestem o tym przekonany. Dzięki panie Kazimierzu, nieustannie wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panie Kazimierzu. Ja sobie pozwolę przypomnieć numery telefonów do Radia Paranormalium. Można do nas cały czas dzwonić, stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493 oraz Skype radio.paranormalium.pl. Dziękuję panie Marku, a ja wracam w takim razie do czytania komentarzy. Peter tutaj pisał odnośnie tych zmian, które gdzieś tam się w jego życiu pojawiły i ludzi, którzy przyszli i odeszli, znaczy, którzy byli i odeszli, i tu jest dalszy ciąg tego, ale musiałem odrzucić wiele rzeczy, które mi zasłaniały to przyciąganie, przede wszystkim odkopać swoje rany i przede wszystkim wybaczyć, bo serce w człowieku, które jest poranione, bardzo wpływa na przyciąganie. Oczywiście poranionego serca z pewnością współczuję, bo to nie są fajne rzeczy, ale też i po to między innymi te audycje, żeby jak najmniej tych poranionych serc i jak największa świadomość była. Natomiast ja powtórzę jedną ważną rzecz. To tak zwane prawo przyciągania działa jak grawitacja czy siła odśrodkowa. Bez względu na to, czy wiemy o nim, czy nie wiemy, czy mamy o tym pojęcie, czy nie mamy o tym pojęcia. I my nie uczymy się tutaj i nie będziemy się uczyć prawa przyciągania, czyli jak prawo przyciągania wprowadzić do naszego życia. Prawo przyciągania w naszym życiu jest, tak jak grawitacja. Kochani, jeszcze raz to powtarzam. Pytanie jest tylko co my do swojego życia przyciągamy. To jest ta różnica. Ja tylko chcę,
żebyśmy nauczyli się dokonywać świadomych wyborów tego, co chcemy do swojego życia przyciągnąć. Ja nie uczę was prawa przyciągania, bo to prawo przyciągania w życiu każdego człowieka w każdej części świata jest. Tak jak rozwój duchowy, tak jak rozwój świadomości, tak jak grawitacja, jak siła odśrodkowa, tak prawo przyciągania w życiu każdego człowieka już jest. Ono funkcjonuje. Tylko pytanie, czy chcemy się nauczyć świadomie dokonywać wyboru tego, co chcemy do swojego życia wprowadzić. Indigo, najbardziej błądzą ludzie, którzy wierzą w magiczne przyciąganie i oczekują, że samo się w życiu coś zmieni. Trzeba ruszyć tyłek, zmienić myślenie i wziąć się do roboty. No tak, oczywiście, że tak. I to o tym, żeśmy też rozmawiali, o tym wspomniał też pan Kazimierz w swoim telefonie, tak, że faktycznie ja powiedziałem 99% jakby czasu to jest myślenie, to jest produkowanie marzenia, koncentrowanie się na marzeniu, ale to w dalszym ciągu nie jest 100%. I oczywiście, że tak, że nie ma, że tylko sobie wymyślimy i listonosz przyniesie nam $1,000,000 w teczce. To tak nie działa. Oczywiście, że trzeba ruszyć tyłek i wykonać całą serię czynności, żeby po to marzenie sięgnąć, po ten cel zrealizować. Ale ważne jest to, jakim wysiłkiem, w jakiej energii, z jakim entuzjazmem, bądź z jaką nienawiścią, bądź niechęcią będziemy to marzenie realizować. To jest ważne. To zmienia jakość życia. I o tym jest rozmowa. Że żeby owszem pracować, żeby ruszyć tyłek, żeby dokonywać zmian, tylko żeby nie było to dla nas cierpieniem, karą i tak dalej. Żeby zrobić to w jak najbardziej naturalny, spokojny, radosny sposób. Oto jest, że tak powiem, o tym jest ta audycja i o tym będą te następne audycje. Artur pisze tak, te psychologiczne sztuczki często nie działają. Nie wiem, o jakie sztuczki psychologiczne tutaj, Arturze, chodzi, więc jak mógłbyś... Ja nie stosuję żadnych psychologicznych sztuczek. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, tak? Natomiast jeżeli ktoś w jakiś sposób odbiera to jako sztuczki, no to mogę tylko przeprosić, tak? Jak wiecie, bardzo daleki jestem od manipulacji. Od jakiegoś tam czegoś, wykorzystywania do czegoś, tak? Więc ja nie stosuję takich sztuczek. Bardzo mi zależy właśnie na tym, żebyście jak najwięcej świadomości doświadczyli w swoim życiu. Radio Paranormalium pisze, pan Marek napisał, Peter, szczególnie dotyczy to chyba związków. Jak się ktoś kilka razy sparzy, to zaczyna sobie powtarzać, że więcej już nie chce. No to jest też temat na okoliczność miłości, ale to też dotyczy pewnego rodzaju wzorców podświadomościowych oraz miłości do samego siebie. Proces taki bardzo skomplikowany. Ja dzisiaj też na ten temat rozmawiałem z naszym słuchaczem. I powiedziałem o tym w ten sposób, że jeżeli nie jesteśmy w stanie sami w sobie wyprodukować miłości, radości, poczucia szczęścia, spokoju, to oczekujemy i tak kombinujemy w życiu, żeby dostać to od kogoś innego, od drugiej osoby. I zaczynamy budować miłość opartą na strachu. I dostajemy miłość i żyjemy w strachu, co będzie, jak
ta osoba odejdzie z naszego życia. Więc zaczynamy robić wszystko, żeby ją zatrzymać, ponieważ ona daje nam miłość, której my nie jesteśmy w stanie sami we wnętrzu samego siebie wytworzyć. I wtedy zaczynamy handlować miłością. Czyli żeby dostać miłość, wyrzucamy śmieci. Żeby robimy zakupy, dajemy prezenty, sprawiamy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest świadome działanie. Znaczy przynajmniej w większości przypadków, ale w pewnym momencie czujemy taką wewnętrzną, że to już nie jest miłość, tylko zaczął się handel. I później się okazuje, że ludzie po 2 latach, po 2 miesiącach, po 1,5 roku, po 3 latach mówią, że coś w ich związku się zmieniło, że nie jest tak, jak było. Bo z miłości przeszliśmy na etap wymiany i handlu. I dlatego po rozstaniach tak bardzo ludzie cierpią. Ludzie, którzy nie są w stanie wyprodukować sami w sobie uczucia miłości, cierpią, ponieważ zostali odcięci od źródła miłości. Tak jakby ktoś odciął pępowinę, jakby odciął kabel zasilający. I dlatego później boimy się przeżywać to drugi raz. Nie boimy przeżywać się miłości, tylko boimy się przeżywać drugi raz ten stan, w którym ktoś odetnie kabel zasilający z miłością. Temat szeroki, temat długi, ale oczywiście warty poruszenia. Peter pisze, moim zdaniem wszyscy jesteśmy całością, ale patrzę na siebie i dążę do lepszego życia, a wy jesteście takim moim pragnieniem, dlatego jestem tutaj dzisiaj. Nie wiem, co ja mogę z tym komentarzem zrobić, ale jeżeli jesteś na właściwej drodze, czujesz się na właściwej drodze i to, że zmierzasz we właściwym kierunku, to ja się tylko bardzo cieszę. Artur pisze, ja uważam, że w każdej sytuacji jest potrzebny tak zwany zdrowy rozsądek i gonienie króliczka, który sam w sobie nie jest celem, tylko motywacją. No powiem tak, z tym gonieniem króliczka, to zwłaszcza mężczyźni tutaj mają swoją taką naturę łowcy i potrzebują ciągle nowych celów, które ich stymulują do tej walki. To jest taka nasza natura ziemska mężczyzn. Natomiast powiem tak, ja uważam, że odrobina optymizmu i szaleństwa jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Więc przerost zdrowego rozsądku czasami jest tym elementem, który nas bardzo często blokuje przed pewnymi rzeczami. Natomiast tak, oczywiście we wszystkim trzeba zachować proporcje. Grzesław pisze, Indiką, racja, choćbyś bardzo chciał osiągnąć jakiś cel, to nic się nie wydarzy, dopóki ktoś nie zacznie działać. No tak, to już żeśmy, że tak powiem, ten temat przegadali. Artur pisze, zależy dlaczego chcemy zmienić pracę, czy tylko dla pieniędzy, czy z deszczu, czy z deszczu pod rynnę łatwo trafić. Ja, Arturze drogi mój, nie wchodzę w tematy dlaczego, tak? Bo to jakby jest temat na oddzielną audycję, tak? Dlaczego chcemy w ogóle dokonać zmian? Dlaczego nie potrafimy być zadowoleni z tego, co mamy? Czego nam w tym, co mamy, brakuje, że chcemy dokonać zmian, tak? Z czego ta chęć dokonywania zmian wynika? Więc ten aspekt w ogóle pominąłem w tych rozważaniach. On się na pewno pojawi w momencie, kiedy zaczniemy drążyć temat wpływu naszej podświadomości
na prawo przyciągania, tak? I na zmianę tych wzorców. Wtedy ten temat z pewnością, jak nie w tej, to w innej formie się pojawi. Dlaczego chcemy coś zmienić? Ja on pisze, musimy zacząć małymi krokami i małe cele, takie, które jesteśmy w stanie wykonać. Wtedy nie ma sabotażu podświadomości. Z czasem podnosić poprzeczkę. Jest to jedna z technik. Oczywiście takiego trochę oszukiwania, oswajania podświadomości. Tak. Jest to jedna z technik, jeden z sposobów, powolutku, tak. Natomiast z drugiej strony, oczywiście w kwestii sabotażu się całkowicie zgadzam, tak. Natomiast z drugiej strony, marzenie o rzeczach niemożliwych jest o tyle bezpieczne, że jeżeli nam się nie uda osiągnąć, zrealizować tego marzenia, osiągnąć tego celu, to przynajmniej nie powinniśmy być rozczarowani, tak? Bo i tak było to niemożliwe. Więc tu mniejsze ryzyko rozczarowania. A jeżeli się uda? Mam taki plakat, który często pojawiał się w moich filmikach, słowa, które chyba wypowiedział Nelson Mandela. Wszystko jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione. A mamy takich przypadków, takich sytuacji w historii ludzkości tysiące, miliony, miliardy, nie wiem. Więc pewnie gdyby ci ludzie, którzy to wymyślali, myśleli, że jest to niemożliwe, być może dalej siedzielibyśmy w jaskiniach, albo co najwyżej jeździli jakimiś wozami drabiniastymi na kwadratowych kołach. Kochani, próbujmy. I wtedy, jeżeli podejmiemy próbę i się nie uda, to powiemy, że jest to niemożliwe. Natomiast w kwestii, jeszcze raz, w kwestii sabotażu podświadomości całkowicie się zgadzam, że robienie małych marzeń na początek jest tak związane z mniejszym sabotażem naszej podświadomości. Peter pisze, podam przykład, od paru lat szukałem radia i audycji, gdzie trafi w moje punkty rozwoju i tworzyłem taki obraz, że kiedyś to będzie i tak się stało. 4 miesięcy słucham. Przyciąganie. Tak. Tak to działa. Natomiast ja siedzę cały czas, jeszcze raz to powtórzę, ja siedzę cały czas w tym samym miejscu, w którym byłem i nie sądzę, drogi Peterze, żebyś mnie przyciągnął. Mnie, że tak powiem, do swojego pokoju, do swojego mieszkania, do swojego życia. Powtórzę jeszcze raz, to jest mechanizm. Wyrażamy prośbę, wypowiadamy, wymyślamy prośbę, marzenie, cel i otwieramy się na zmiany. I wtedy, jeżeli już na samym starcie nie wymyślimy miliona przeszkód i problemów, to tak, pojawi się w naszym życiu to, co żeśmy sobie wymyślili, wymarzyli. Artur pisze, potrzebę zmiany się czuję wewnątrz siebie, bez tego poczucia lepiej się za to nie brać. Potrzebę zmiany czujesz, tak? Natomiast ważne jest jeszcze, żeby znać źródło tego poczucia, bo niestety to nie jest tak. Dla mnie osobiście tylko to wewnętrzne poczucie i chęć zmiany nie dla każdego może być słuszne, właściwe i dobre. Także lepiej rozpoznać źródło, z którego ta informacja płynie, zanim do tych zmian się przymierzymy. Często jest tak, że w okolicach 40-44 roku życia, kiedy pojawia się ten tak zwany, to co ludzie nazywają
syndrom 40-latka, kiedy nasza dusza jakby najbardziej zaczyna dopominać się realizacji tego, po co przyszła tutaj, po co się pojawiliśmy tutaj na Ziemi. I ludzie w okolicach 40 roku życia czują potrzebę dokonania zmian. I wtedy właśnie bardzo często zmieniają żony, mężów, zmieniają tryb życia, na przykład, nie wiem, wyprowadzają się na wieś, nie wiem, rezygnują z pracy w korporacji, albo na przykład zapuszczają włosy, jeżdżą na koncerty metalowe, kupują sobie motor i szaleją po Polsce. I tak naprawdę to duszy nie o takie zmiany chodzi, ale jest potrzeba dokonania zmiany. I my dokonujemy zmian w sposób umysłowy, ludzki. I czy to jest dobre? Jeżeli nie mamy świadomości, czego tak naprawdę te zmiany mają dotyczyć. I mimo, że źródłem tej potrzeby dokonywania zmian jest nasza świadomość, nasza dusza, to sposób, forma, zakres tych zmian jest narzucany bardzo często przez naszą podświadomość i to wcale nie jest dla nas dobre. Peter pisze, i takich przykładów w naszym życiu jest cała masa, ale trzeba umieć zauważyć, co chcemy przyciągnąć i co przyciągamy. Peter, bardzo mądre słowa na najbliższą audycję. Ważne jest i trzeba umieć zauważać, co chcemy przyciągnąć i co przyciągamy. Gwarantuję wam, że 90% ludzi nie wie, co do swojego życia przyciąga. To znaczy wie, bo to dostaje. To, co jest w naszym życiu, w życiu każdego z was i moim, jest efektem tego tak zwanego prawa przyciągania. Nikt nam tego nie dał za karę. To, co każdy z nas przeżył i przeżywa w danej chwili, jest efektem tego tak zwanego prawa przyciągania, kochani. To my żeśmy sobie to wszystko, z czym się teraz borykamy, cieszymy, radujemy, jesteśmy z tego szczęśliwi, my żeśmy to do swojego życia zaprosili. Więc zastanówcie się, czy przyciągając to, byliście świadomi, że to przyciągniecie. Czy tego chcieliście? Jeżeli tak, to po co dokonywać jakichś zmian? O to właśnie, kochani, chodzi, że to prawo przyciągania działa w życiu każdego z nas już od dawna. Nie od dzisiaj, kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać. Każdy z nas przyciągnął do swojego życia wszystkie szczęśliwe i nieszczęśliwe sytuacje, które mu się wydarzyły. Czy byliście tego świadomi, że 4 lata temu wypuściliście informację, która spowodowała wypadek albo pożar waszego domu, albo waszego biura? Albo jeszcze jakieś tam inne nieszczęścia, choroby i tak dalej? Jeżeli ktoś mi powie, że świadomie 3, 4, 5, 7, 10, 15 lat temu marzył o tym, żeby przeżyć 7 nieudanych związków, 4 katastrofy finansowe, 3 choroby, 1 szpital, powikłania i parę jeszcze innych nieszczęść, to zakwalifikuje go w gronie szaleńców, delikatnie rzecz ujmując. Właśnie o tym to chcę wam uświadomić, kochani. Artur pisze, przyciąganiem wszystkiego nie załatwisz. Przyciąganiem wszystkiego nie załatwisz. Kochani, ale to jest fakt. To, co powiedziałem przed chwilą, to jest fakt.
Tu nie jest załatwisz, nie załatwisz. Nasza podświadomość jest ślepa. I po skutkach tego, co każdy z nas ma w życiu, może określić jakość swojej podświadomości. Bo to ona zafundowała nam takie, a nie inne wybory, których dokonaliśmy w życiu i dlatego mamy to, co mamy. Tu innych dowodów nie ma, bo też moim zdaniem nie potrzeba. To myśmy sprawili to, że jesteśmy w takiej, a nie w innej sytuacji w danym momencie swojego życia. I jeżeli chcecie mnie przekonać, że jest inaczej, z chęcią, że tak powiem, w tą dyskusję z wami się w tą rozmowę, dyskusję wdam. Peter pisze, no tak, nie załatwisz, bo rozum jeszcze musisz mieć. Kochani, mechanizm jest taki. 80% informacji wysyłanych przez naszą podświadomość nie rejestrujemy. 80, 70, 80, może niektórzy nawet i 90 par. Nie rejestrujemy tego, co wysyła nasza podświadomość. Więc rozum rejestruje tylko to, nad czym się zastanawiamy. A podświadomość nie jest od zastanawiania. Nie jest elementem naszej kreatywnej, twórczej analizy. Podświadomość to jest reakcja. I koniec. Nie dyskusja, co zrobić, tylko reakcja. I już. Widzę, że tematowi podświadomości jednak będziemy musieli, znaczy będziemy musieli. Z przyjemnością poświęcę więcej czasu, bo chyba się nie rozumiemy, a bez tego zrozumienia, czym tak naprawdę jest podświadomość, ciężko będzie ją zmienić, ciężko będzie ją transformować, ciężko będzie dokonać w niej jakiejkolwiek zmiany. On pisze, ego nie lubi przyznawać się do błędu, chce być najważniejsze, najlepsze, najmądrzejsze, trzeba pracować z podświadomością. Ja się z nim nią zaprzyjaźniłem, wtedy łatwiej dokonać zmian. Super. Ja powiem tak, my zaprzestaliśmy na etapie szacunku. Więc do przyjaźni nam jeszcze troszeczkę brakuje, ale okej. Jeżeli ja szanuję każdego, kto znalazł sposób na samego siebie, tak? I tu nie ma w ogóle o czym dyskutować, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jeżeli działa, jeżeli tobie jest łatwiej, jeżeli to jest twój sposób, który tobie pomaga, pełen szacun, dziękuję, że podzieliłeś się z nami tą informacją. Naprawdę. Ja szanuję każdego, kto podjął tą próbę dokonywania jakichś zmian. Zuza pisze, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, Zuzo. I Andrzej jeszcze się pojawił. Witam serdecznie, Artur. Halo, halo. Mamy na antenie słuchacza telefonicznego. Prosimy, aby wyłączyć na chwilę słuchanie z radia i żeby słuchać się w telefonie. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak. Dobry wieczór, Aneta z Wielkiej Brytanii. Witamy, panie. Halo? Witamy, witamy. Dobry wieczór. Widzę, że jest temat bardzo rozległy, fajny. Ale ja mam, panie Sławku, do pana takie pytanie, bo ja do końca tego nie przemyślałam, a jestem ciekawa pana zdania, żeby z czymś sobie wystartować w przemyśleniach własnych. Chodzi mi o prawo przyciągania, a reinkarnacja, że pewne sytuacje musimy doświadczyć w tym życiu poprzez prawo reinkarnacji, prawo karmy. A jak to pana zdaniem ma się do prawa przyciągania? Aż pani zawsze podniesie poprzeczkę. No to jest temat z górnej półki. Pani Aneto, powiem tak. Oczywiście ma pani bardzo trafną i cenną uwagę, tak? I to jest między innymi powód, dla którego postanowiłem ruszyć z tym projektem, z projektem, o którym mówiłem.
Powiem wam, skoro jesteśmy już przy tym, ten projekt nazwałem nie inaczej jak Centrum Transformacji Świadomości i Podświadomości, tak? Specjalnie podzieliłem te dwa jakby elementy na... oddzieliłem od siebie, tak? Bo oczywiście jest dużo sposobów, dużo rozmów na ten temat, dużo pomysłów, jak zmieniać wzorce podświadomości. Ja obserwuję tego, jest bardzo dużo, tak? Natomiast jest właśnie pominięty ten aspekt, że my, rodząc się tutaj, sobie tą podświadomość z jakiegoś powodu wybraliśmy. Właśnie po... No tak właśnie myślałam. Właśnie tak po to, żeby doświadczyć. I teraz, nie biorąc pod uwagę potrzeb naszej duszy, a zmieniając tylko podświadomość, możemy sobie wyrządzić duchową krzywdę i ten proces jakby zupełnie odwrócić i zupełnie go zniekształcić i z duchowego punktu widzenia próbować uniknąć tak zwanego przeznaczenia. No dokładnie tak, mniej więcej tak myślałam początkowo na ten temat, bo... No tak się domyśliłem, dlatego mówię... Pojechała pani tutaj od razu, to miał być tam ten temat, miał się pojawić w którejś tam kolejnej audycji. I też powiem szczerze, ponieważ zarejestrowałem grupę, stronę i tak pod tym tytułem, żeby jakby nikt tego nie zrobił przede mną, to później też jakby pomyślałem, że nazwa taka prawdziwa, właściwa tej grupy powinna być Centrum Rozwoju Świadomości i Transformacji Podświadomości. Ponieważ to ładne. Ponieważ to tak powinno wyglądać, tak? Powinniśmy rozwijać swoją świadomość, a nie skupiać się tylko na swojej podświadomości. Te dwa elementy są ze sobą bardzo mocno spięte, powiązane i dla siebie ważne, istotne. Do tego jeszcze dodałabym, że podświadomość na świadomość zbiorową, bo nie przyszliśmy w odpowiednim dla nas czasie potrzebnym do rozwoju całkowitego, duchowego poprzez wszystkie reinkarnacje, prawda? Dokładnie w tym czasie, w takiej epoce, gdzie będą takie zdarzenia zewnętrzne, które mają nam pomóc w naszym rozwoju wewnętrznym. I w drugą stronę. I w drugą stronę. Natomiast to, co nas spotyka czym napychamy tą podświadomość, bo przecież to, że jedziemy samochodem i kątem oka widzimy gdzieś dwie krowy na polu, to przecież nasza podświadomość to rejestruje, a nie jesteśmy tego świadomi, że my to odbieramy, ten obraz, a to wszystko w nas jest. Tak samo cudze słowa, gdzie nie słuchamy konkretnej rozmowy, ale ta rozmowa do nas dociera, do ucha, prawda? I się rejestruje w naszej podświadomości. To jest takie bagno, do tego dochodzi podświadomość zbiorowa, do której my mamy dostęp. To jest ta metoda setnego szczura, który jeden przejdzie labirynt po jakimś czasie następni, prawda? I później się to staje normą w tym gatunku, w rodzinie szczurów wszystkich na świecie, że jeden nauczył się w Polsce przejść przez coś tam niezwykłego, pierwszy szczur, a za jakiś czas w Indonezji czy w i robią to samo, inne szczury, jakby wiedziały, a to jest podświadomość zbiorowa. Także tak myślę, że podświadomość, którą my się rodzimy, którą od urodzenia nabieramy poprzez doświadczenia i nasze zmysły poza naszą świadomością, działa po to, żeby na poziomie duchowym wzrastać w pewien sposób. I to, że ktoś się teraz zajmuje świadomie rozwojem duchowym, też wynika z poprzednich wcieleń, że ma takie zainteresowanie i potrzeby teraz. Tak z grubsza mówię, bo tu czasu nie ma, ani temat nie ten. Znaczy nie, ale to akurat
na ważne rzeczy czas musi się zawsze znaleźć, tak? Bo to też jest pewnego rodzaju umiejętność, tak, żeby umieć zaklasyfikować pewne rzeczy i podzielić je na ważne i pilne, albo nieważne i niepilne. Natomiast temat jest na tyle ważny w perspektywie zwłaszcza tych następnych audycji, że ja się z chęcią i bardzo dziękuję, że pani zadzwoniła z tym tematem, bo przecież my dokładnie tak jak pani mówi, nasza dzisiejsza świadomość każdego z nas jest wynikiem wszystkich poprzednich świadomości z poprzednich wcieleń i to, że my posiadamy jakąś wiedzę już w tej chwili duchową, świadomość jest wynikiem wszystkiego tego, co do tej pory my jako ta nasza duchowa część przeżyliśmy we wszystkich swoich wcieleniach. To się nie wydarzyło, wie pani, 1000 lat temu, czy 500 lat temu, czy 300 lat temu, tak? Tylko wydarzyło się teraz, kiedy na świecie pojawiło się właśnie ludzie już, zwłaszcza to, co ja mówiłem, po tych doświadczeniach wojennych, druga wojna światowa, te wszystkie traumatyczne przeżycia związane z morderstwami, zabójstwami, biedą, strachem, to dało tak dużo ludziom, te bohaterstwo, heroizm często, bezsens zabijania, tak? Ludzie bardzo dużo wtedy zrozumieli. Świadomość ludzi urosła na podstawie tego doświadczenia i dlatego tak dużo jest w tej chwili na świecie tych dusz tak zwanych dojrzałych, które już przez ten etap mordu, zabijania, już zrozumiały poprzez masowość tego podczas wojny, podczas wojen, zrozumiały, że to nie jest tędy droga. Dlatego stworzyły się na ziemi warunki i świadomość ludzi jest już zupełnie inna i możemy rozważać, rozmyślać i zastanawiać się, co dalej z tym zrobić. No to my o tym wiemy jeszcze, tak 98% ludzi na świecie mogłoby zrozumieć i coś zrobić, żeby tak było, bo jak dotychczas w historii świata, to nie ma roku bez wojen przez te wszystkie tysiąclecia. Zawsze gdzieś się tłuką, prawda? Znaczy, wie pani, to też jakby jeszcze się pewne rzeczy czyszczą, tak? I niektórzy jeszcze tego doświadczenia gdzieś tam potrzebują, natomiast już tak masowego, zresztą wie pani, to jest też tak, ja to powtarzam, że bieda jest po to, żeby ludzie świadomi mogli mówić i tej biedzie przeciwdziałać. Niesprawiedliwość jest po to, żeby ludzie sprawiedliwi mogli swoją poczucie sprawiedliwości też jakby z siebie wykrzesać, tak? Bo człowiek sprawiedliwy patrzy na niesprawiedliwość na świecie i mówi, ja się z tym nie zgadzam. Każda sytuacja, w której uczestniczymy, zmusza nas do jakiejś interakcji, do jakiegoś działania, chociażby emocjonalnego. I to jest też wielki trening dla dusz dojrzałych. One mają świetne warunki do tego, żeby walczyć z niesprawiedliwością, z krzywdą, z biedą, z wyzyskiem i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze jest potrzebne po to, żeby ludzie mogli w sposób praktyczny ćwiczyć empatię, pomagając biednym dzieciom w Etiopii, lecząc, jadąc na różnego rodzaju misje i tak dalej, i tak dalej. W procesie budowania świadomości tej takiej ogólnoludzkiej, to jest niestety jeszcze potrzebne. Nie, chyba jeszcze przez kilkasetek tak będzie. Mam nadzieję, że nie. Ja mam nadzieję, że ta czara goryczy i to, co się dzieje też na świecie w tej chwili, ta próba, żeby ludzi znowu sobie podporządkować, inwigilować i tak dalej, zmuszać, łamać ich prawa, że to po prostu już nie tylko w światach tam, powiedzmy, tych tak zwanych trzecich światach, ale to się dzieje w Stanach, w Europie i tak dalej, więc myślę, że to już jest, że to już jest końcówka, tak. Oby tylko... No.
Mam nadzieję, żeby tak było, bo może w końcu córkę zobaczę, bo już dwa razy odkładałam wyjazd, a nie widziałyśmy się ponad 3 lata. I takie właśnie planowanie i przyciągam, bo to jest mój cel, żeby się z nią zobaczyć. Ale z drugiej strony jest to niezależne, te czynniki zewnętrzne stawiają blokadę, prawda? Więc to, że ja sobie przyciągam to świadomie nasze spotkanie, takie fizyczne, nie przez internet, to jest to odkładane w czasie, natomiast pojawiły się rzeczy, które przyciągałam w zeszłym roku jeszcze do marca. I zrezygnowałam, odpuściłam sobie, zobaczyłam, że sytuacja, w jakiej jestem, daje mi większe pole manewru, pewien spokój, a potem nagle ciach bach, ni z gruszki, ni z pietruszki pojawiło się to, co kiedyś chciałam, na czym mi zależało dla własnego tak zwanego bezpieczeństwa, stabilizacji, o, w ten sposób lepiej to brzmi. I teraz to się pojawiło, natomiast luty, maj, lipiec, sierpień nie musiałam co miesiąc odkładać spotkanie z córką, wylot do niej. I myślę, że może mi się to uda, bo zakładam czapkę niewidzkę, że to, co się wokół mnie dzieje, zawsze tak robiłam. I polecam to słuchaczom też, że nieważne, co się wokół dzieje, niech bomby latają, tajfuny jakieś, cokolwiek, ja z tego wyjdę na 4 łapach z uśmiechem na twarzy, nawet ludzie mnie nie dostrzegą. A teraz już myślę o tym, że jestem niewidzialna dla pewnych służb współczesnych, bardzo zaangażowanych w sytuację, że gdzieś znikam z komputera, że mnie po prostu nie widać, nie ma mnie. Robię swoje, cieszę się i tak może nie tyle się nastawiam, ale tak to sobie wyczuwam, o, że to tak sobie coś tam z zewnątrz jest, na co nie mam wpływu, z czym się mogę nie zgadzać. A jakoś tak dla tych ludzi wysoko postawionych w mundurach innych i w białych kiczlach, ja dla nich nie istnieje. Jakoś ich tak, jakoś mnie tak przeoczyli. No i ja miałam kiedyś takie, no, kiedyś miałam takie zdarzenia. Za nimi akurat nie ma co tęsknić moim zdaniem i że tak powiem, umieli stawiać ich w swoich marzeniach. W Polsce często miałam, mieszkając tam, miałam takie zdarzenia, że stoję na przykład w stoisku w sklepie, czy w ogóle w sklepie, przychodzi moja kolej, jest nas na przykład tam 5 w tej kolejce, jestem 3, przychodzi moja kolej i pani obsłużyła kobietę przede mną i zwraca się zaraz do tej za mną. I to było wielokrotnie, bo na to zwrócił mi uwagę mój kolega, kiedy mu opowiadałam. Ja się wtedy odzywałam, ale ja tu jestem, czy mogę poprosić? A ona jedna z drugą mówiła, Boże, ja pani naprawdę nie widziałam, jakby tu nikogo nie było. I ja wtedy wyciągłam sobie wniosek, że mogę tak zapanować nad ludzkimi zmysłami, że mogą mnie nie widzieć. Że to nie tylko coś zadziałało, co ja wtedy nie byłam świadoma w trakcie odgrywania się tej sytuacji, ale że mogę na to wpłynąć. Tak jak nieraz trenowałam, że stoję i chcę, żeby do mnie doszedł kolega. Niech on mnie tu zabawia, ma do mnie problem, a nie żebym ja ciągle do niego chodziła po prośbie, tak było w poprzedniej pracy, bo byłam od niego zależna. I wytrenowałam takie sposoby, ja mu wysyłałam mentalnie, no podejdź tu, podejdź, bo mi się nie chce podejść. I w ciągu 3-4 minut on do mnie podchodził i zaczynał jakąś tam rozmowę. I często tak jest, że nawet teraz trenuję, że siedząc na stołówce w pracy, bo nam tylko tam można jeść, siedząc na stołówce w pracy, chcę, żeby się do mnie odwróciła osoba z
przodu, to wysyła mi myśli telepatyczne, żeby się odwróciła. I tak i to się dzieje. Więc skoro mogę robić to z siłą woli umysłu, swojej energii, no to sobie stwarzam taki balon czapki niewidki. Polecam, może to się przydać niebawem. Znaczy ja z tą niewidzialnością to też wielokroć miałem do czynienia. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale parę razy się, wiele razy się pytałem właśnie w kolejkach, czy mnie widać, czy pan w ogóle mnie zauważył, że ja tu jestem i tak dalej. To takie sytuacje miałem. Nigdy tego nie analizowałem. Myślałem, że to po prostu muszę się nad tym zastanowić. Może faktycznie warto by było to przetrenować. Jak na granicy nie poproszą mnie o paszport, to znaczy, że działa. Tak, tak. Jak samochodu nie prześwietlą jeszcze. Teraz jak moi znajomi wracali z Polski, to musieli otwierać bagażniki, zaglądali nawet do walizki. I zresztą ja zawsze jak jechałam samochodem do Polski czy gdziekolwiek indziej, to byłam za każdym razem sprawdzana. No bo taka sobie jedzie sama samochodem, tam dużo nie ma, to co tu sprawdzać? Narkotyków wieś nie będzie, jakiejś kontrabandy nie prowadzi, no bo to tak wygląda na taką, co tak nie umie takich rzeczy robić. No to oni mają raz, że sprawdzony samochód, dwa, nie mają problemów i spokojną noc, czy spokojną zmianę. No więc tak ja już się nastawiam, że jak ja jadę, to tam mnie zawsze wezmą na bok i przelecą moje torby. I tak się dzieje. Ja się nawet na to nie nastawiam, bo wiem, że oni chcą mieć spokój też. Debilami nie są. Nie przychodzą do pracy, żeby wszystko z siebie dać. Jak im się trafi coś, gdzie spędzą więcej godzin niż są, bo muszą sprawę zamknąć na granicy. No to takie... To polecam tą czapkę niewidkę teraz, to fajna sprawa, naprawdę. Dobrze. Trenuj pani Aneto, tak, o czapce niewidce z chęcią. Kończymy. O nie, bo tak żeśmy zeszli tu na jakieś służby, a ja to tak niekoniecznie. Jakby chciałbym też słuchaczom głowę nawracać tam jakieś. Natomiast do tematu, o którym pani wspomniała, oczywiście wrócę w następnych audycjach jak najbardziej, bo mówię, jest to dla mnie bardzo ważny warunek, żeby działania, które prowadzimy, były kompletne, tak? Przede wszystkim nie szkodzić, tak? W myśl założeń lekarskich, tak? No a z tego, co właśnie widzę, to czasami ludzie nawet świadomi robią sobie coś wbrew i... No i tyle, no i trzeba o tym rozmawiać. No, także bardzo dziękuję pani Aneto za tą, za to pytanie i za tą wskazówkę, a mówię celników i całą resztę tego towarzystwa. Zostawmy, niech oni tam... Pozdrawiamy, tak. Tak, pozdrawiamy gorąco. Natomiast życzę oczywiście spełnienia marzenia w bezpieczny oczywiście sposób i dla pani, i dla córki. No bardzo mi na tym zależy, dziękuję. Bardzo zależy mi na tej wizycie. Domyślam się, dlatego z całego serca życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję i bardzo. I zostaję, posłucham. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, dobranoc. Dobranoc. Dobrze, kochani, dziękujemy pani Anecie za wkład. Tak jak powiedziałem, poruszę ten temat, bardzo się cieszę, że on się pojawił. Powiem wam tak, no oczywiście znowu jestem na 20.52 z komentarzami, więc jeszcze części oficjalnej nie dokończyłem, więc spróbuję tutaj przelecieć przez te 15 minut te komentarze, które są istotne dla tego, o czym żeśmy rozmawiali. W dzisiejszej audycji Grzesław pisze, niektórzy ludzie potrzebują rytuałów, aby coś się dla nich wydarzyło. Na przykład modlą się też tacy, co wstawiają szklankę wody, afirmują jakąś intencję i wierzą, że to jak wypiją tę wodę, to się wydarzy. Powiem tak, wszelkie techniki, które to są sposoby właśnie oszukiwania, oswajania podświadomości.
Ja jak najwięcej tych sposobów, tych rytuałów, tego wszystkiego postaram się przytoczyć, ponieważ jest to jeden ze sposobów na to, żeby pewne rzeczy w naszej podświadomości pozmieniać. Czy to działa, czy nie działa, czy jest skuteczne, czy na długą metę, zastanowimy się w następnej audycji. Ja, on pisze, wszechświat pomaga pod warunkiem, że wykonamy krok w stronę celu, dlatego teraz łatwo ci idzie prowadzenie audycji. To jeszcze nie koniec, na tym się nie kończy. Taki jest świat. Nie wiem, o co chodzi, to jeszcze nie koniec. Znaczy, ja mam nadzieję, że jeżeli chodzi o mnie, to audycję w Radio Paranormalium to nie jest koniec, że to dopiero jakiś tam początek mojej drogi. Natomiast oczywiście całkowicie zgadzam się z tym, że zresztą też o tym mówiłem, że pierwszy krok musimy wykonać sami. Peter pisze, skończył pan z biznesem meblarskim, mój tata był stolarzem, uwielbiałem z nim pracować w drewnie. To znaczy, drogi Peterze, nie skończyłem jeszcze czasami, znaczy to jest w zasadzie oprócz wielu moich zawodów, które w swoim życiu wykonywałem, meble są tym ostatnim, który jeszcze wykonuję, lubię to. Natomiast inna kwestia jest taka, że absorbuje to bardzo, bardzo dużo czasu i też bardzo dużo wysiłku fizycznego i po takim wysiłku fizycznym często już po prostu nie mam siły ani też ochoty jakby wgłębiać się w pewne sprawy duchowe i dlatego rozwojowe i dlatego na przykład tylko niedzielę poświęcam na te tematy, o tak. Indikon pisze, ludzie widzą czyjś sukces i widzą tylko efekt końcowy całej wyboistej drogi, nie wiedzą, ile ten człowiek upadał, czy otrzypywał z kolan i z uporem szedł do celu. Ludzie chcą sukcesów bez upadków i trudności, wolą wydrukować swoje zdjęcie z marzeniem, przyczepić do tablicy i czekać, aż się samo wydarzy. No tak, część ludzi takich jest i jakby, kochani, my nie skupiamy się tutaj na tych ludziach, którzy tak chcą żyć, bo to tak naprawdę nie dla nich są audycje, bo oni na pewno tak bardzo są wpatrzeni w to zdjęcie i w afirmacje, że nawet pewnie nie mają czasu włączyć laptopa czy czegoś i poszukać audycji w Radio Paranormalium, więc my nie skupiajmy się na tych, którzy nie chcą, tak? Ja też nie robię audycji dla tych, którzy nie chcą. Ja robię audycję dla tych, którzy chcą. I myślę, że też w tych działaniach powinniśmy sobie pomagać i się wspierać. Katarzyna pisze, Katarzyna pisze, mam pragnienie i to straszne. To jest, przepraszam, zanim dokończę komentarz, ale to jest właśnie takie fajne zestawienie słów. Ja jak słyszę coś takiego, mam marzenie i to straszne, to boję się zapytać, co to za marzenie. My często właśnie popełniamy ten błąd. Coś jest strasznie fajne. Strasznie fajne. I teraz nasza podświadomość, teraz to się już pewnie przyzwyczaiła, tak, ale pewnie nasza świadomość się zastanawia, ale kurde, o co kaman? Co to znaczy? Gdybym miała zrealizować takie coś, to jak mam to zrobić? Jak mam sprawić, żeby coś było i fajne, i straszne? Ale przeczytamy. Ale marzeń nie. No może czasami nocne. No i tutaj coś jest, coś o mnie tutaj jest. Pan Sławek mówi, to koi moje serce, panie Sławku. No,
cieszę się, aczkolwiek niekoniecznie chciałbym koić pani Kasiu, pani straszne marzenia. Wolałbym, żeby pani miała super marzenia, świetne marzenia, wyśmienite marzenia, cudne marzenia, piękne marzenia, wspaniałe marzenia, a ja żebym mógł, że tak powiem, pani w tym w jakikolwiek sposób uczestniczyć, mieć w tym swój jakiś tam chociaż delikatny udział. Ja on pisze, jeśli masz problem, nie rób z niego problemu. Buddha. Negatywna afirmacja to jedna z najniższych form energii przyciągająca pokrewne. Panować nad emocjami. Okej. Z kolejna ślepa uliczka. Panować nad emocjami. Oczywiście ja się zgadzam z tym całym mechanizmem, natomiast panować nad emocjami. Życzę powodzenia. Tylko co to da? Czy, kochani, jesteście w stanie zapanować nad swoją podświadomością, z której nie zdajecie sobie sprawy, co tam się dzieje? Bo ja nie. Dopóki nie zagrzebałem tam tak konkretnie, to nie miałem pojęcia, o co chodzi. Więc możemy próbować zapanować nad skutkiem, czyli nad emocjami, które są wynikiem reakcji naszej podświadomości. Ale my zapanujemy w tej chwili nad skutkiem, nie nad przyczyną. Jeżeli nie wyeliminujemy przyczyny, to skutek będzie się pojawiał znowu za jakiś czas w podobnej sytuacji. I za każdym razem będziemy musieli panować nad swoimi emocjami, czyli niwelować skutki, nie likwidując przyczyny. A ja cały czas zmierzam do tego, żeby usunąć przyczynę takich emocji. Zuza pisze, panowanie nad negatywnymi emocjami, tego trzeba się nauczyć. Choć przyszliśmy na świat, by je właśnie przeżywać. Radość to nasz naturalny stan i miłość. No i tutaj się zgodzę, aczkolwiek znowu słyszę ten wydźwięk, panowanie nad negatywnymi emocjami, tego trzeba się nauczyć. Oczywiście, że się trzeba nauczyć. Do momentu, dopóki nie usuniemy przyczyny, to będziemy się uczyć panować nad emocjami. To jest tak jak z bólem zęba. Ból zęba jest skutkiem stanu zapalnego w tym zębie. Możemy wziąć proszek i zlikwidować na chwilę skutek, ale do momentu, dopóki nie usuniemy, nie naprawimy przyczyny, będziemy łykać proszki. Coraz mocniejsze, coraz mocniejsze, coraz mocniejsze. Zuza pisze, emocje mówią nam o czymś ważnym, co się dzieje. One pochodzą z ciała. Ważne, by wyciągnąć informacje z nich i nie taplać w nieskończoność. Emocje nie pochodzą z ciała, emocje w ciele się odkładają. Nasze ciało jest siedliskiem skutków naszych emocji. Ale tak, pozwalają nam poznać siebie, tak? Zastanowić się, skąd pochodzą, dlaczego takie są, tak? Co powoduje, że takie emocje w nas się pojawiają. Iwona pisze, 2 lata temu musiałam nagle z powodu spraw rodzinnych wrócić do Polski i zacząć wszystko od nowa, łącznie z pracą. Istniała tylko jedna opcja. Muszę to załatwić. Udało się w dwa tygodnie. Dzięki takiemu myśleniu. Nie miałam wtedy czasu na inne myślenie, więc nic nie zakłócało mojego dążenia do celu. Dokładnie. Cieszę się, że to się pojawiło, bo zwróćcie właśnie uwagę, że jak nie mamy czasu wynajdywać problemów, kiedy wiemy, że musimy pojechać coś załatwić,
to jedziemy. Tam się pojawia, że musimy znowu coś pojechać załatwić, to jedziemy. Wysyłają nam tam, to jedziemy. Lecimy tam, biegniemy, załatwiamy. Tak nie zastanawiamy się nad tym. Najprawdopodobniej faktycznie, gdybyśmy usiedli i wiedzieli to wszystko i nie zależałoby nam na załatwieniu tej sprawy, to pewnie byśmy w ogóle nie wyszli z domu. Powiedzieli, jak to, tu mam jechać i tu jechać i tam jechać i to wszystko, kurde, nie wiem, w tydzień, w dwa albo w trzy godziny, nie ma takiej opcji. Nie ruszam się. Dlatego czasami życie nam pokazuje, życie nas zmusza, jak się wahamy, jak się obijamy, jak unikamy. Życie nas zmusza do robienia rzeczy niemożliwych. Żeby nam pokazać, że nasze myśli, nasze plany, nasze przemyślenia są bezsensowne. Jan pisze, przyciągnął te mieszkanie. Myśli mają tak, jak i słowa i czyny. Pewien prorok o tym mówi. Dodam jeszcze wyobrażenie, cywilizację. Tak, będziemy o tym rozmawiali. To, o czym tylko raz pomyślę. Podobało mi się na przykład osiedle w innym mieście. Po dwóch latach wyszłam za mąż za kogoś z tego miasta i tam zamieszkaliśmy. Może wystarczy wysłać sygnał. Tak. Tak, wystarczy. Kazimierz pisze, jestem ciekaw, czy w kontekście siły przyciągania można mówić o czymś jak ciśnienie, że się chce i bardziej, aż po latach stanie się ten krok, który powoduje Big Bang, gwałt, kreacja celu. To znaczy, oczywiście wszystko zależy od ładunku emocjonalnego. Wszystko zależy od ładunku emocjonalnego. Inaczej. Aczkolwiek to już będzie z pogranicza następnej audycji. Przepraszam, kot mi spadł. Z pogranicza, znaczy nie tylko z pogranicza, ale będzie z następnej audycji. Wszystko zależy w czym, w jakim stanie świadomości bądź w jakimś stanie naszego umysłu tkwi to pragnienie. To od tego zależy. Jak duży potencjał energetyczny, emocjonalny musi być włożony. I to jest też, kochani, kończąc powolutku, i to jest też bardzo, to będzie też bardzo ważna informacja. Dlaczego pewnym osobom jedne rzeczy przychodzą łatwiej, a dlaczego te same rzeczy innym osobom przychodzą trudniej? Od czego to zależy? Dlaczego pewne rzeczy dla jednych są naturalne, dla drugich są rzeczą w ogóle niemożliwą nawet w samym założeniu do zrobienia? Więc tak, o tym będzie następna audycja. I jak to zmienić? Matania Lewi pisze dramat. Nie wiem, czego to dotyczy. Czy tego, co ja mówię, czy może jakiejś sytuacji z jej życia. Więc ciężko mi, że tak powiem, na ten komentarz odpowiedzieć. Iwona pisze, zauważyłam, że ciągle straszy się na skarmo w sensie wiecznego potępienia. Przecież musi być coś takiego, jak wychodzenie z karmy. Nikt jednak nie mówi, jakie są oznaki takiego wychodzenia, bo chyba są. Droga Iwonko, jakbyś była uprzejma przypomnieć mi, bo ja o tym wspominałem, bo to też jest ważne, jak wychodzić z karmy. Także jak mi przypomnisz, to ja z chęcią zrobię o tym audycję, ale najpierw załatwmy te tematy, które dzisiaj rozpoczęliśmy. Ja on pisze, czy czasy ostateczne są właśnie teraz. Walka dobra ze złem za kulisami trwa. Mało kto o tym wie. Dobro zawsze zwycięża. Też w to wierzę.
kudłaty. Wpadł na chwilę zapytać, czy widział ktoś Inkę. Ja nie widziałem Inki nigdy, a dzisiaj zwłaszcza. Radio Paranormalium, pan Marek pisze, to ja się podepnę i zapytał, czy ktoś widział Jubiego, bo już prawie 23, a jego nie ma. Ja może doprecyzuję, że ja z Jubim rozmawiałem we wtorek, ostatni raz w zeszłym tygodniu. Jubi wyjaśnił, dlaczego nie było go w poniedziałek. No, pracuje na nocki, także niestety coś mu tam fizyczne zmęczenie nie pozwoliło mu w ogóle zacząć tej audycji. Także postanowił, że w tamten poniedziałek nie będzie nadawał. Ale mówił, że postara się zrobić coś dziś, no tylko, że nie wstawił nigdzie zapowiedzi audycji, także ja to tak bardziej wstawiłem tę audycję jego do ramówki dzisiejszej na podstawie tego, o czym my rozmawialiśmy we wtorek, ale nie było żadnej oficjalnej zapowiedzi, że dzisiaj czas no będzie, także myślę, że najwyżej jak się skończy dzisiaj Świat Oczami Duszy, to Radio Paranormalium pójdzie spokojnie sobie spać, a jeżeli Jubi postanowi dzisiaj coś nadać, to najwyżej włączę z powrotem transmisję na YouTube i się z Jubim usłyszymy. A jeśli się z nim dzisiaj nie usłyszymy, to się usłyszymy kiedy indziej. Tak jest, coś odwlecę, jak to mawiają, to nie uciecę. A ja, panie Marku, właśnie chciałem powiedzieć, że Radio Paranormalium będzie mogło iść za chwilkę spać, ponieważ z tego, co widzę, mamy koniec komentarzy. Poza tym... czemu jeden ma lekko, drugi trudniej? Schematy, przekonania, wychowanie, inżynieria społeczna. Powiem tak, gdyby to było aż takie proste, to właśnie byśmy załatwili też następną audycję. Powiem wam, kochani, tak. Ja też mniej się koncentruję na tym, jak jest, tak? Czasami mówię o tym, jak jest, po to, żeby wytłumaczyć mechanizmy, pokazać, tak? Mi jest łatwiej coś naprawić, jeżeli wiem, jak to działa. Więc idąc tym tropem... przekazuję wam takie same informacje, żeby może wam to ułatwiło w waszym życiu coś naprawić, jeżeli będziecie wiedzieli, jak ono jest skonstruowane, jakim tam mechanizmom gdzieś podlega. Natomiast no, parę rzeczy oczywiście tutaj cennych i trafnych padło. Natomiast ja postaram się ten temat jeszcze w przyszłym tygodniu rozwinąć. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, tak, jeżeli będziecie tym zainteresowani. Myślę, że parę osób takimi tematami jak dokonywanie zmian w swoim życiu jest zainteresowanych. A tam napisał zawsze na amen przychodzę. No faktycznie, to masz szczęście, bo my kończymy o różnych porach, a ty masz w takim razie fart. Słuchajcie, kochani, tak jak obiecałem, tak się sprężałem, wy też zrobiliście swoje, żeby do 23 z kawałkiem skończyć. Ja reasumując pierwszy odcinek cyklu Obsługa podświadomości dla początkujących, przypomnę o tym, co dzisiaj było takie najważniejsze i co warto by było może przed następną audycją spróbować przetrenować, tak, przetestować w swoim życiu, żebyście wiedzieli, czy to, co mówię, ma jakikolwiek sens i przełożenie na działanie. Kochani, o tych wszystkich aspektach, o których mówiłem, czyli o tym, z jakiego źródła czerpiecie informacje, tak? O tym, że otwartość na zmiany i pokora, czyli świadomość tego, że nie zawsze dokonujemy za pierwszym razem właściwego wyboru, ale możemy go dokonać za drugim razem. Więc ta pokora w dopuszczeniu do tego, że możemy jakiś na tą chwilę dokonać niewłaściwego wyboru.
żeby mieć tego świadomość. I zachowanie proporcji, właściwych proporcji pomiędzy tworzeniem, wymyślaniem, rozmyślaniem, pakowaniem energetycznym celu marzenia, a szukanie sposobu, jak ten cel osiągnąć. Czyli co, a dopiero później jak, żeby większość czasu na samym początku, a i ważne jest, żeby zachować kolejność, tak? Czyli najpierw wymyślamy cel, marzenie, zastanawiamy się, dogrywamy ze szczegółami, odrzucając przy tym wszystkie negatywne emocje, które już na tym etapie się pojawią. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Nie zastanawiam się, czy moje marzenie jest możliwe, czy mój cel jest możliwy do zrealizowania. Po prostu skupiam się na pragnieniu tego. I to jest na tym etapie 90%, 99% mojego czasu, który poświęcam. Następną rzeczą to jest pierwszy krok i gotowość na zmiany, otwartość na zmiany. Nie zamykanie się na jeden szablon, na jeden scenariusz. Nie wymyślam jak, tylko jestem otwarty na zmiany, jak dowiem się w trakcie działania. Jak to zrobić, dowiem się w trakcie działania. Otwieram się na wszelkie propozycje, na wszelkie pomysły. Z pokorą przyjmuję informację, że coś poszło nie tak. Że trzeba zrobić drugie podejście albo trzecie podejście do tego samego. I to jest na początek najważniejsza rzecz, jaką powinniście wiedzieć. I drugą najważniejszą rzecz, którą powiedziałem na samym początku audycji, to jest to, że to tak zwane prawo przyciągania nie jest narzędziem naszej świadomości, jest narzędziem naszej podświadomości. Jak te dwa aspekty i te elementy ze sobą połączyć? W nawiązaniu też do telefonów, za które panu Kazimierzowi i pani Anecie dziękuję, będę wam mówił w następnej audycji. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję, panie Marku. Kochani, wam za udział, za komentarze, za obecność też bardzo dziękuję. I cóż, trzymajcie się, zapowiadają jeszcze bardzo fajny, ciepły weekend. Mamy jeszcze wakacje, sezon urlopowy, więc wykorzystajcie jak najlepiej ten najbliższy czas z korzyścią, zdrowiem i bezpieczeństwem dla was, czego sobie oraz wam z całego serca, kochani, życzę. Do usłyszenia za tydzień. Uważajcie na siebie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pa, pa. A mówię to słowo do państwa jak zawsze, gospodarz audycji Świat oczami duszy, pan Sławek Bączkowski, do którego właśnie wysłałem kolejną część nowych komentarzy, bo tych troszeczkę sypnęło pod koniec audycji. Właśnie, patrzę. Nie wiem, czy będzie się pan do tych komentarzy odnosił jeszcze dzisiaj, czy dzisiaj już damy naszym słuchaczom odetchnąć. Powiem tak, no kilka jest, zapiszę, czasami jest silny program wpojony do podświadomości właśnie w toku wychowania. I tutaj, no więc właśnie, wszystkie programy są, że tak powiem, silne i też będziemy o tym rozmawiali za tydzień. Adam pisze, że powtórkę sobie obejrzę. O drugi Adam nam się pojawił. Zajęty dzień dzisiaj mam i audycję osłucham w przyszłości, ale pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy cię, Adamie, bardzo, bardzo serdecznie również. Aneta pisze, Zuza, tak i to trzeba przebić stare przekonania, otworzyć się na dobre synchronizacje i zmiany, tak w skrócie. Adam jeszcze pisze, a mi się podobało, jak dwa, trzy odcinki temu opierdzielił pan równo, bo o tym samym każdy pisze o podstawach. Dobrze. No to może będzie okazja w następnym odcinku. Dzisiaj byłem taki spokojniejszy. Zuza pisze, oczywiście
świadomie można to zmienić i ja to robię, ale to, co podświadome, jest silne. Czy może raczej umysł sabotuje tak zwany krytyk wewnętrzny, czyli znowu wracamy do wychowania i tego, co wpoił rodzic. Aneta pisze, Zuza, słuchaj pana Sławka i wyjdziesz z tego, zapewniam cię, dziękuję, droga Aneto. Kochani, tak, taki jest plan, taki jest pomysł i ja się tutaj może trochę nieskromnie do słów Anety przyłączę, tak, że słuchaj, bo zresztą dobra, to na koniec jeszcze będzie taki mały opierdziel. Kochani, ja czytam waszych komentarzy i bardzo często właśnie dochodzę do wniosku, że my się totalnie nie rozumiemy. Często widzę taką rzecz i czasami zastanawiam się, kto tu jaką rolę w tej audycji pełni. Ja czasami odnoszę wrażenie, że macie tej wiedzy właśnie tak dużo, wyczytanej tam gdzieś w jakichś miejscach, rzeczach, na jakiś tamten, że nie wiecie, co z tą, że nie wiecie, co z tą wiedzą zrobić. Nie wiecie, jak ją wykorzystać z pożytkiem dla siebie. Błądzicie, błąkacie się, próbujecie różnych sposobów, różnych metod. Okej, próbowanie jest fajne, natomiast jeżeli coś nie działa, to nie zmieniajcie celu, tylko zmieńcie sposób działania. Spróbujcie czegoś innego. Ja w przyszłej audycji będę mówił bardzo wyraźnie i bardzo dobitnie o tym, czym jest podświadomość. Jak jest skonstruowana, jak powstaje i dlaczego nie ma z nią żartów i dlaczego tak trudno ją zmienić. O tym będą następne audycje i następne audycje będą też o tym, jak to zrobić. A ja mam nadzieję dopracować w bardzo niedługim czasie przy waszej pomocy projekt, który będzie pomagał, wspierał bardzo mocno możliwość zmiany, może nawet nie zmiany. Nie będę zmieniał nic w waszej podświadomości. A co będę robił? Powiem wam w następnej audycji. I już dalej nie tego. Nie będę was tutaj podkręcał. Zapraszam was bardzo serdecznie. Mam pomysł, mam wizję, mam cel, mam sposób, więc jeżeli będziemy razem i zrobimy to razem, to z pewnością będą tego efekty. Kochani, dziękuję jeszcze raz za dzisiaj. Trzymajcie się, dziękuję za te wszystkie pozdrowienia, miłe słowa, niemiłe również. Panie Marku, dziękuję za pomoc, kończymy. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, gorąco, cieplutko i trzymajcie się do następnej audycji. Pa, pa, pa. A mówię to słowa do państwa jak zawsze gospodarz audycji Świat oczami duszy, pana Sławek Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy gorąco do osiągnięcia po książkę pana Sławka, która jest też dostępna w wersji elektronicznej. Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza? Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja Świat oczami duszy, no i do polajkowania fanpage'a pana Sławka na Facebooku. Zachęcamy także zostawiania komentarzy pod dzisiejszą audycją, jak już będzie udostępniona w archiwum oraz na naszym YouTubie. No i cóż, audycja Świat oczami duszy 17 sierpnia roku pańskiego 2020 dobiegła już właściwie końca. Audycję jak zawsze technicznie obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy bardzo za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień w poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl